tradycyjnie, ja się tradycyjnie włączam na drugi telefon. Tak, żebym miała podgląd. Na razie jesteśmy dwoje, za chwileczkę ekipa będzie nam się tutaj powiększać. Miejmy nadzieję. Tak, moment, tu muszę wejść, tak? Nie. Wow. Jesteś na żywo. Mamuś, podejmij moje okulary. No witamy, witamy. Witamy serdecznie. Jeszcze dosłownie kilka chwil, kilka sekund i już... Ale już możecie napisać, czy dobrze nas słychać. Odwieczne pytanie. Czy nas dobrze słychać? Czy mamy dobry odsłuch? Czekaj, tutaj muszę to zrobić. To już będzie mi tutaj szło, tak? Tak, już. Jest wszystko ok? Już jest ok. Czekaj. Cześć, ciocia. Bardzo dobrze, to cieszymy się niezmiernie, że Krzyś, ja sobie coś chyba tutaj wcisnęłam. Dlaczego tutaj mam ten napis? Ale chyba będzie wszystko ok, nie? Jak ten napis? To jakby zlikwidować tutaj. Tak? No to jeszcze raz musisz wejść. Dobra, ja jak jeszcze zwykle raz, nie mogę sobie tutaj raz, poradzić. No wyłącz się, bo znowu to muszę się wyłączyć, tak? Tak? No jeszcze raz. Ach, te ustawienia. I ta cała ja. Już momencik, dajcie jeszcze dosłownie minutkę, kochani. Widać, witajcie, witamy, witamy wszystkich. O, teraz będzie chyba... Dlaczego mam cały czas tutaj ten napis? To jest nieważne. No dobra. On zniknie. No to witamy wszystkich bardzo serdecznie na niedzielnym live'ie. Za chwileczkę tutaj nasze grono będzie się powiększało, ale musimy jeszcze chwilkę poczekać tutaj na naszą rodzinkę. Resztę rodzinki. Witamy, witamy wszystkich. Dzisiaj będzie taki live, no chyba jak zawsze już u nas, o wszystkim i o niczym. Możecie zadawać pytania, co wam się tylko nasunie na myśl, to pytajcie. W granicach przyzwoitości oczywiście. No oczywiście, że tak, słuchajcie. Może to być, no nie wiem, o gospodarstwie, o ogrodzie, o czym tylko tam chcecie. Mamusia siedzi na razie tam z tamtej strony, ale za chwileczkę tutaj czeka, też dołączy. Czeka, czeka na wejście, ale jak mamusia zrobi wejście, to dopiero będzie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w tej chwili do nas dołączyli. I tu jeszcze dwa słowa od siebie, że live jest taki jak zawsze, aczkolwiek dzisiaj będzie troszeczkę w większym gronie. Więc może mam co nadzieję, dla niektórych będzie miłą to niespodzianką. Tak, a kto dołączy, to za chwileczkę tutaj się okaże. Tak, już możecie się po części domyślać. Tak, ja tradycyjnie będę odczytywać już pytania, tak żeby później, bo live'y są zapisywane i też na początku, jak robiliśmy pierwsze live'y, nie czytaliśmy pytań na głos, tylko żeśmy na nie odpowiadali. I to było taką ujmą, ktoś nam wtedy zwrócił uwagę, żeby odczytywać i ktoś później będzie wiedział, o co chodzi, bo tak niestety... No, jak to? Nie kumato było przez nas no, właśnie. No taki Harmiller występował. Tak. No, teraz staramy się to wszystko tak uschematyzować. Witamy, witamy wszystkich. Miło nam bardzo. U nas też jest zima. Tutaj już mówicie, że zima, że śnieg. U mnie też. Dzisiaj nawet byliśmy na Wydmach w Porzeczu. Będzie z tego tytułu film. Nie będę mówiła co i jak, ale śnieżek jest. Mrozik cały dzień trzymał. Ale o dziwo jeszcze, żeśmy grzybów nazbierali, słuchajcie. To jest dopiero sokelki, ale są. Tak. I taki mamy tutaj szalony pomysł, żeby jutro chociaż na godzinkę wyskoczyć i nazbierać z wiaderko grzybów, bo jeszcze są. To co, zaczynamy od pytań, tak? Jeżeli tak, się pytania już są. Ela, witajcie kochani, a ja mam pytanie do Krzysia. Krzysiu, czy ty jesteś jedynakiem, czy masz może rodzeństwo? Jedynakiem nie jestem. Nas było siedmioro w domu, także mam trochę rodzeństwa. A teraz przybyło mu jeszcze dwoje. Jeszcze ja dwoje. I Agnieszka. Jeszcze dwie siostry tak. mi przybyły. Kolejne pytanie. Też nagrywam na YouTubie. Mam 11 lat i mam prawie 8 tysięcy subskrypcji. Wow, moi rodzice ja. Was oglądają. Życzę jak największych sukcesów na YouTubie. Pozdrawiam. Miło nam bardzo. Chyba najmłodszy nasz widz albo tak. widzka. Nie wiemy, czy jesteś Luminka. To podejrzewam, że będzie dziewczynka, kobieta. Witamy Cię. Jest nam bardzo miło.
Oczywiście, słuchajcie, tutaj teraz możecie kliknąć sobie w to takie kółeczko Luminki, przeniesiecie się na jej kanał i jeżeli jesteście chętni, dajcie subskrypcję, bo to jest najmłodsza nasza widzka, no jest nam niezmiernie miło, powiem wam. Także no, chyba w szoku trochę też jesteśmy takim pozytywnym, miłym. Witamy serdecznie, witamy, witamy wszystkich przybyłych. Pytanie o kalafiory i brokuły. Urosły małe kwiatki, rozdrobnione. Jaka jest przyczyna? Podstawową przyczyną tego jest niestety susza i złe dokarmianie. To jest druga przyczyna. Ale jeżeli jest sucho, to żadne dokarmianie nie pomoże, ponieważ potrzebna jest woda, żeby rozprowadzić te nawozy. Witamy Agnieszkę. Agnieszka też dołączy za chwileczkę, lada moment. Agnieszka, możemy Cię prosić? Bo już są powitania dla Agnieszki. Chodź, Agnieszko, chodź, bo gryzonie pchają się do domu. Tak, powiem wam, że u mnie była niedawno akcja. Akcja kot i mysz. Proszę, proszę. Agnieszka tutaj mówi, że się wstydzi, ale zapraszam. Nie ma co. Tak. Nie ma co się wstydzić. Tu zaraz będzie ogrom serduszek dla Agnieszki na live leciało i będzie, nie ma się co, kochanie, wstydzić. Chodź, zapraszamy. Chodź. Siadaj, spokojnie tutaj. Dołączy za chwileczkę. A propos gryzoni, siadaj, powiem wam akcję. Boże, mamo. Za chwileczkę. Nie mamo, bo mamo też dołączy. Zmieścisz się. Wchodzi Agusia, już lecą serduszka dla Agusi. Zobacz, kochanie, ile serduszek jest dla ciebie. My się tutaj ściśnimy, żeby było wszystkich nastroje widać. Dzień dobry wszystkim. Popatrz, ile masz serduszek, skarbie. Ja się tutaj przepnę z mikrofonem, żeby cię było też lepiej ściągać. Okay. Ściągało. Teraz chwileczka, bo podepniemy. Dobrze, jest okej. Okay. Jest okay. No Agnieszko, kto jak kto, ale ty wyglądasz zawsze pięknie. Wyglądasz dobrze. Tak. Zresztą tak, dziewczyny obydwie tak, zawsze dobrze wyglądacie. O, dziękujemy. W końcu się zreflektował. Ja się stresuję. Nie masz czym nie się czego stresować. Pierwszy raz, pamiętam. Pierwszy live był na moim kanale, bo też ta nasza gwiazda się troszeczkę stresowała, więc tak, ja poszedłem jako ten mężczyzna, bardziej odważny. Pierwszy raz był u mnie. Bardzo. Dziękuję. Ja się stresuję. Ojejka. Zaraz ci stres minie. I powiem tak, jak zaczęłam nagrywać na kanale, pierwszy mój film, był ogromny stres. Przede wszystkim, jak będę wyglądać, jak mnie odbierzecie. Moje, powiedzmy, no nie wiem, wszystko. A teraz nie, to już jest taka rutynka. No nie jest rutynka, bo to jest tak, zawsze takie tak miłe spotkanie z wami, oczywiście, widzami. Oczywiście, znaczy, ale chodzi... Źle się wysłowiłaś. Nie, nie, tutaj ja myślę, że każdy zrozumiał. Chodzi mi o to, że wychodzę przed kamerę stałaś i nie czuję stresu. Stałaś się bardziej profesjonalna, no. Gdzie tam profesjonalna? Dobrze, mamy pytania. Będziemy teraz odpowiadać wszyscy troje na wasze pytania. Utknęło na gryzoniach w domu. Wrócę, była u mnie taka akcja, że któregoś razu siedzę sobie w kuchni i coś mi przemknęło. Mówię, matko, mysz, no mysz. A że Krzyś robił kuchnię, pouszczelniał wszystkie dziury. Ja patrzę, a ona siedzi za kuchenką gazową. I wiecie, co zrobiłam? Zawołałam Franka, puściłam go i to była szybka akcja. I po myszy. Sprawił się. Sprawił się, ale pchają się niesamowicie. Dobrze, lecimy z pytaniami. Witamy serdecznie, witamy pięknie, wspaniałą ekipę i nie mogę się doczekać, kiedy ujrzę Agusię, naszą już jest, kochaną. Już jest. Jejku, dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim jeszcze raz. Kochani jesteście, dziękuję za te serduszka. Przepraszam, bo ja się trochę denerwuję, ale dziękuję. W trakcie wejdziesz, będę odczytywać tradycyjnie pytania. I lecimy tutaj z pytankami. Pozdrowienia z zasypanego Lubińca. Reniu, a jak tam twoje króliczki? Na ostatnim filmie z nimi było tylko dwa, a gdzie trzeci? Trzeci był wiekowy, niestety dokonał żywota. Sorki, ale kto to pan Krzyś? Pan Krzyś to jest, powiedzmy, mój brat, tak jak Aga siostra. Jesteśmy ludźmi w sumie obcymi, a jednak jak rodzeństwo się wszystko troje traktujemy. I podobni, prawda? Nawet podobni. Jesteśmy podobni, nie? Tak, no. No, włosy nas też tak łączą. Ja jeszcze mam włosy, jeszcze, słuchajcie, mam. Może mi się uda je zatrzymać. Uda się. U mnie też myszy. Kiedyś mawiano, że przed srogą zimą gryzonie do domów się pchają. One się w ogóle zawsze na zimę. Zawsze co jesień tak się pchają. Zaraz po żniwach już.
jak robisz zalewę do grzybków. Marcin jest na kanale film o grzybkach, także tam się cofnij i zalewa będzie. Pozdrawiamy wszystkich nowo przybyłych. Oczywiście. Pozdrawiamy, witamy. Czy robiliście kiedyś ciasteczka korzenne według przepisu świętej Hildegardy? Ja nie. Są przepisy w internecie, można sobie ściągnąć, ale jeszcze nie mieliśmy okazji. Jeszcze wiele przed nami, jak się okazuje. Ja tak szybciutko, bo tutaj jest bardzo dużo. Jeżeli któreś pytanie pominiemy, powtarzajcie, bo jest ich dużo, tu widzę komentarzy. Witam z Łodzi, jak miło Was widzieć i słyszeć. Teresa, Krzysiu, przyjechałeś do Reni, to kto zajmuje się Twoim gospodarstwem? W sumie troszkę tu jesteś. No, mam nadzieję, że nie liczycie tutaj mojego czasu, bo każdy ma tyle czasu, na ile sobie może pozwolić. A kto się zajmuje? No, tak jak mówiłem wcześniej, mam sporą rodzinę, także spokojnie. Wszystko, zawsze ktoś jest do pomocy, wszystko prawda? Jest w porządku, także tutaj nikomu nic się złego nie dzieje. W każdej takiej normalnej rodzinie chyba jest współpraca. U mnie też, jak ja wyjeżdżam, są rodzice, jest mąż, jak mąż wyjeżdża, jestem ja i rodzice, także Aguś, jesteś śliczna, to tutaj ja jest komentarz. Przepraszam, ale od niedawna Was oglądam. Kto to Pani Agnieszka i Pan Krzysztof? Jesteśmy jak rodzeństwo. No to już odpowiedzieliśmy, bo to tak, pytanie no ale przed... pytania będą tak, się tak, powtarzać. Tak. Sylwia K. Krzyś, Ty jesteś teraz błogosławiony między niewiastami. Sylwia, nie daruję Ci tego. Buziaczki. Sylwia, jesteś the best. Mamusiu, mamusiu, a jeszcze chodź ty. Jeszcze chodź, jedna mamusiu. Niewiasta. Tam jeszcze siedzi mamusia. Po trzykroć będę błogosławiony. Jest wybrańcem losu. Dokładnie. Jest bardzo dużo pozdrowień dla Agnieszki. Jejku, kochani, bardzo ślicznie dziękuję. Jestem po prostu wzruszona, jestem zestresowana. Masz buziaczki, masz serduszka. Aguś, ślicznie wyglądasz. Ojej, widzisz? Tom, czy obornik będzie wystarczającym nawozem pod brokuły i kalafiory? Zdecydowanie tak. To jest naturalny nawóz przede wszystkim, ale mówię, najważniejsze tutaj jest woda. Jeżeli nie będzie wody, to żaden nawóz nie pomoże niestety. Ale obornik jest najlepszy. Pozdrawiamy całą trójcę. Pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Witam gospodarzy czatu, witam wszystkich czatujących. Jak ja w tej chwili mam gości i nie bardzo mam możliwości pisać, ale będę w doskoku. Miło nam, Jolu. No, witamy Cię, Jolu. Krzysiu, ładnie wyglądasz między tymi gwiazdami. Dziękuję bardzo. Chyba zacznę. To my jeszcze tak, Agnieszka. Tak, jak to było dzisiaj na filmie? Bierzemy misia w teczkę, a to było bierzemy Krzysia w teczkę i idziemy na wycieczkę. Chyba zacznę się różowić. Nienawidzę różowego koloru. O, Artur, tak? Jest Artur. Dzień dobry, Arturku. Dzień dobry. Dostaniesz ochrzan, bo nie odczytujesz powitań widzów. Ja się wcześniej przywitałem i chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie jestem w pracy. Pozdrawiam Was wszystkich. Arturze. Mea culpa. Witam Cię, Artur. Witam Ciebie, Arturze. Witam, Arturze. Witamy Cię wszyscy troje. Witamy, Arturze. Witamy również wszystkich. A ja witam z Kostrzyna. O! Witamy Kostrzyn, kochany. Pozdrowienia dla Agi, Renia. Dzięki Wam wszyscy czujemy się jak jedna wielka rodzina. Tylko mamusi na wizji brakuje. Mamusia, prosimy. Wywołana. Nie chodź tu. Wywołana. Proszę, wsuwamy się na krzesełka. Troszkę musimy się przesunąć. Mamusia, chwileczka. Będzie teraz taki mały myk tutaj z kamerą. Mama, do mnie. Przerwa techniczna. Zmieścimy się, mama. O tak. Słuchajcie, widać nas? O! Jest i mamusia. Przybyła kolejna osoba. Jest mamusia, także słuchajcie, grono się powiększa. Jeszcze jak ktoś dojdzie piąty, to już będzie ciężko. To jestem naprawdę błogosławiony. Teraz to już jesteś wybrańcem losu. I jesteś w takiej dawno w towarzystwie kobiet nie byłeś. W bardzo dobrej formie jestem. Ugotowany na miękko. I bez możliwości wyjścia, bo go zatarasowałeś tutaj z każdej strony. Krzysiu, zaczyna się pocić. Ale zobaczcie, jakich on kolorów nabiera.
Tylko, ej, ale dlaczego od nosa się czerwieni? Bo tu najbardziej się wzruszam. Słuchaj, to dlatego się szybko przeniósł z jednego pokoju do drugiego, żeby ze mną się nie minąć. Tak. Słuchajcie, możecie mi tylko współczuć. Nie. To jest ze mną. Jak tobie współczuć? Ja wiem, no wy we trzy jesteście. Tak, a tutaj wracając do Benity, tak, my jesteśmy tutaj jak wszyscy jesteśmy jak wielka rodzina, wy jesteście też naszą rodziną tutaj i taka prośba, nie piszcie pani, my jesteśmy po prostu wszyscy na ty. Dobra, lecimy z pytaniami. Witam wszystkich, dla Agusi serduszka, mam pytanie, jak się suszy czosnek, czy cały, czy w plasterkach? Najlepiej jest w plasterkach, bo szybciej doschnie. Pozdrawiamy z Francji. O właśnie, piszcie skąd jesteście. Bonjour. Tak, bonjour, właśnie, będziemy tu się starali może witać w różnych językach, chociaż... Nie, ja wolę w swoim języku. Bonjour. Jeszcze zrobię jakieś popaj. Chcemy mamusi. Mamusia już jest? O, jest mamusia. Luminka, dziękuję bardzo. Jesteście bardzo fajnymi youtuberami. Pozdrawiam wszystkich, którzy to czytają. W szczególności pozdrawiam Krzysia, Renatkę i Agnieszkę. Będę oczywiście do końca tego live'a. Dziękujemy ci. To jest najmłodsza nasza, podejrzewam, widzka. Miło nam jest niezmiernie tutaj. No i takie chyba teraz szczególne serduszka dla Luminki. O, to od nas takie. Takie o, kochana. Od nas. Jak to się robi? Tak, o, takie o, tak serduszka. O. No ja jestem zblokowany. Tak, ty jesteś zblokowany. Ty siedź i się nie ruszaj. My go, słuchajcie, tak ścisnęliśmy, nie? I teraz jest tak ciepło. Kolejne pytanko. A czy Agnieszka posiada u siebie w domu jakieś zwierzątko? Nie. A jeżeli nie, to czy chciałaby mieć jakieś? Jeżeli tak, to jakie? Nie, kochani, nie mogę mieć zwierzątka. Niestety moja... Jest alergia i tyle, no. Sylwia się pyta, a skąd jest Agnieszka? Z twoich stron, Reniu, czy bliżej Krzysia? Bliżej mnie. To tylko ja taki odludek jestem, że tak Krzyś daleko musi się zadowolić na minę odległość siostrami. A tatuś gdzie się podziewa? Może skusi się też tutaj na chwileczkę, aczkolwiek tatuś jest... Słaby jest. Super trójca, Bóg trójcę lubi, więc będzie świetnie. O, właśnie. Tak, witamy mamusię. Witam ze Słubic. Pani Reniu, szukam do pani kontaktu i nie mogę znaleźć. Witamy Słubice, piękne Słubice. Kontakt będzie podany w opisie live'a pod live'em. Podam kontakt. Albo przypięty komentarz. Tylko proszę o umiarkowanie, bo powiem szczerze, że jest dużo SMS-ów i sami już wiecie, że nieraz dopiero odpisuję po dniu nawet dwóch, bo nie mam tyle czasu. Edziu musi być. Edziu na razie czatuje tam, z drugiej strony, ale też będzie. Edziu! Słyszysz jak przy milku? Bo pójdziemy z kamerą tam do ciebie. Krzysiu, to w końcu nie będzie ci zimno wśród tylu kobiet. Oj, Sylwia. Brawo, Sylwia, no tak. Jesteś moją fanką. Witam was bardzo serdecznie. Jesteście wspaniali. Całusy dla mamusi. A dziękuję nawzajem i też dla wszystkich całusów od babci. Witamy mamusi. Zapraszamy jeszcze pana Edzia. Edziu, usłyszysz? Oj Krzyś, musisz być grzeczny. Na razie jest grzeczny. Nie przebiera nogami pod stołem, tak jak ostatnio. A słyszycie, żebym się odzywał? On nie ma wyjścia. Dzisiaj obawiam się, że nie dojdziesz do głosu. Jola, Aga, witam gorąco. Nie stresuj się, to jest normalne, że widząc kamerę przed sobą człowiek ma stres. Krzysiu, tak to jest z tymi kobietami. Jak? Dobrze. Pozdrowienia z Berlina. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Witam, cieszę się, że jest Aga. Wyglądasz super. Dziękuję. Też jej to powtarzam. Tak, o właśnie, i nie słucha. Mam problem z robakami. Zaraz. Mam problem z robakami w bobie. Czy jest jakiś naturalny pomysł na to?
ciężka ta uprawa, bo najpierw walczy się z mszycami i mrówkami, a potem to robactwo. Mama idzie, słuchajcie, pożegnajmy mamę. Mamusia, no gdzie ty uciekasz? No jeszcze chwilkę. Do widzenia wszystkim. Powiem tak, na robactwo w Bobie, no to naturalnie jest ciężko zniszczyć, bo tam wchodzą te, jak one się nazywają, te takie wołkowate, z tych takich wołkowatych. O, idzie Krzyś, Edziu, Edziu. Nie idzie. Ze Stanów pozdrowienia. Super, że Humorek dopisuje wam z Bawarii. Konkretnie... Siedź. Z konkretnie Dachau. Z Dachau. O, miło. Tak jest. Dla Luminki serduszka teraz idą. Bardzo fajnie. Renata, Krzysiu, nie jeden mężczyzna zazdrości ci takiego doborowego towarzystwa. Pozdrowienia z Rybnika. No nie chciałbym zamienić. Zaflusował, jednak się boi. Miło nam. Lata w prawe. Jak miło was zobaczyć. Wow. Nie wiem, czy teraz mam... Nie, no słuchaj, jestem szczery. Jak miło was zobaczyć w takim dostojnym gronie. Pozdrawiam cieplutko. Witamy panią Agnieszkę. Witam. Pozdrawiamy serdecznie z Niemiec. Pozdrawiamy serdecznie. Cztery śledziki. Śledziki? A kto tu? No ja na śledzika chyba nie wyglądam. Witajcie, no kochani. Widocznie dzisiaj humor dopisuje. Nam też. Ponowo bym odstawić te procenty. Pozdrowienia z Nysy. Aga, wyglądasz oszałamiająco. Jestem całym sercem i duszą z tobą. Dziękuję. W końcu Krzysiu się dobrzejesz i będzie ci ciepło. Krzysiu już rumieńce ma. Reniu, czy ty mówiłaś, że mi jest zimno komukolwiek? Ostatnio na live'ie mówiłeś, że marzniesz. Ale chciałam powiedzieć, że i ty masz rumieńce, i on ma rumieńce. Dobrze, że ja taka blodziutka jestem. To zaraz i ty będziesz miała rumieńce. Pozdrowienia z Belgii dla wszystkich. Pozdrawiamy z Katowic, z Łodzi. Panie Krzysztofie, kto się opiekuje pana zwierzątkami, jeśli jest pan u pani Renatki? To Luminka pyta. No mówiłem, że mam jeszcze sporą rodzinę, więc rodzina dogląda mojego dobytku. Mhm. W tej chwili nie masz tu obowiązków, dlatego wybrałem sobie taki moment jak teraz. Zima jest takim luźniejszym czasem w gospodarstwie, że możemy sobie pozwolić na więcej takich przyjemności, więcej takich wyjazdów, bo niestety latem, no zresztą sam fakt, że nie widzieliśmy się całe lato. Nie mogliśmy się spotkać we trójkę, nie? Tak, znaczy myśmy się spotkali kiedy ostatni raz? W lipcu, tak. No tak, ja nie mogłam przyjechać. Ty nie mogłaś. Jak już gdzieś jedno z nas miało jakiś taki termin, to nie pasowało drugiemu albo trzeciemu. Nie mogliśmy się zgrać, ale tak naprawdę, słuchajcie, ja to w sumie 2 miesiące prawie nie byłam u ciebie. U mnie, no, tak, no, tak. Ale na łączach we trójkę jesteśmy cały czas, także linia się grzeje i to równo. Esiok, Aguś, kup sobie szynszylka. One nie dają alergii, a wręcz przeciwnie. One uzdrawiają człowieka i z tego co wiem nawet zabierają choroby na siebie. Tego nie wiedziałam. Ja też tego nie wiedziałam. Dziękuję za podpowiedź, Artur. I Jola, dla mnie wasza trójca jest fantastyczna. Miło nam. Krzysiu, czy będziesz miał okazję zrobić zdjęcia lub filmik dawnych domów drewnianych z okolic Podlasia? Takich domów z duszą i pokazać je nam kiedyś. Ojojoj. To nie będzie problemu, słuchajcie, z tego powodu, że niedaleko mnie jest skansen Krupiowski i tam jest, zresztą u ciebie na kanale bodajże 2 razy były filmy, ale nie ma sprawy, mogę po prostu to też swoimi oczami pokazać, podjechać któregoś dnia i sfilmować, będzie jakaś ładniejsza pogoda, właśnie pokazać, bo zresztą generalnie nie tylko tutaj z tego skansenu, ale byliśmy przecież w Kurszynianach, w Kurycinach byliśmy z tobą, są filmy u mnie na kanale, w Ciechanowcu byliśmy, także tam są też takie pokazane ciekawe rzeczy. No a teraz tak planujemy we trójkę się wybrać z Agnieszką, bo ty nie byłaś jeszcze tak na Podlasiu, nie? Nie. Nie ja byłaś? Bieszczady kocham, więc ja tylko Bieszczady. Ja też Bieszczady kocham, ale taki plan jest, że właśnie we dwie się wybierzemy też na Podlasie
i weźmiemy tego misia w bagażnik i trochę objedziemy właśnie tam, żeby do Korycin. Jest, warto jest zobaczyć, słuchajcie, bo często wyjeżdżamy... Gdzie jest ten zakątek? Ziołowy? No, ziołowy? To też jest na Podlasie. Korycinę. Tak, to wszystko... No i tam Biebrza, ten park biebrzański, jeden z najmłodszych, ale największy w Polsce. No, no. Tak, on liczy... Najbardziej dziewiczy. Tak, jeżeli 600... chodzi o powierzchnię, to, znaczy się, jeżeli chodzi o wiek, to Biebrzański jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce. Ale najmłodszy, ale za to najbardziej dziewiczy. I najbardziej dziewiczy. Bodajże 600 km kwadratowych. Tak, tak. Dobry wieczór. Chociaż nie pochodzę z rolniczej rodziny, ale bardzo chętnie oglądam Pani kanał. Serdecznie pozdrawiam z zimnego Wiednia. Jesteście cudowni. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Wiedeń. My przesłamy taką moc gorąca, cieplutka od nas. Tak. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Mam pytanie. Jakie drzewko na choinkę? No, tutaj to już jest kwestia gustu, jodła albo świerk. No ale pytanie, jakie to znaczy, ty ja będziesz miała? Ja powiem wam, że ja u siebie mam srebrny świerk, nie? Ale żywy czy sztuczny? Tak, żywy, no. A ja wam powiem, że ja co roku mam dylemat jodła czy świerk, bo świerk daje przepiękny zapach, ale szybko się obsypuje. Tak. Jodła z kolei stoi do samego końca. Ona już te szpilki zawinie w rulonik, ale się nie obsypie, ale nie ma takiego zapachu. Czyli świerk. Jest... Świerk chyba jest taki, mi się wydaje, najfajniejszy, aczkolwiek i wybieram... I tak tą choinkę długo nie trzymamy w domu do nowego roku, więc no, lepiej krócej, a niech będzie ten klimat. Nie, u mnie stoi przeważnie tak no, do pół, do końca stycznia nawet lubię choinkę. Nie, ciężko mi się z nią rozstać. Jak wynoszę, to już taki drapak, bo wszystkie szpilki w domu zostają. Pozdrawiam z Podkarpacia. Przez chwilę będę jeszcze mieszkać bliżej Agnieszki, okolice Goleniowa, ale już w grudniu będę mieszkać nieco bliżej Krzysia, okolice Brodnicy, taka zmiana, czyli też coś się dzieje. No i dobrze. Witamy wszystkich nowo przybyłych. No właśnie, witamy serdecznie. Tak, wszystkich, dokładnie, ogląda skoki. Ja też lubię skoki, jestem fanem. No właśnie, fanem nie wiem, skoków. Czy nam nie przerwało ale teraz. Tylko przez moment chyba. Nie? No myślę, że nie będzie źle. Proszę dać łapkę w górę pod filmikiem. To dla lepszego zasięgu super kanału Reni. Dziękuję bardzo. To będziesz łapki w górę. Tak, łapki w górę. Reniu, ja cały czas czekam na ciasteczka maślane, a tu cisza. No Marku, niestety nie wyrabiam z tymi przepisami. No myślę, że w grudniu już te ciasteczka maślane powinny być, jak się gdzieś tam wyrobię. Teraz na razie nie mogę się z przypraw wykopać, tak wam powiem. Widać was pięknie. Ja mówię dzień dobry pani mamusi. Mamusia już poszła. Ale przekażemy. Przekażemy, oczywiście. Tak. Reniu, masz jeszcze suszonki warzywne do sprzedania. Zamawiam po paczce każdego zestawu, jeżeli jeszcze można. Niestety już wszystko jest zamówione. Słuchajcie, najgorsze jest to, że nawet ja nie zamówiłam sobie u mnie. Ale ty dostaniesz. A, nawet tutaj z Krzysia, co przywiozłeś ten słoik, odsypiemy też dla ciebie. O, to jest, no bardzo bym chciał. Tak? Słuchaj, no i to ja jest. Muszę spróbować. Jak się nazywa coś, co jest pierwsze? Boże, słowo mi znowu uleciało. Nie premiera. Pierwowzór. Jezu, coś, co jest pierwsze. No dobra. Słuchajcie, protoplasta. Tak. Jest pierwsze. No, uciekło mi teraz słowo. Może mi się w trakcie przypomni. Jesteście kochani wszyscy. Pozdrawiam z Heidelberg. Pozdrawiamy serdecznie. To gdzieś za granicą chyba. No chyba tak. Krzyś pięknie fotografuje. Gdzie uczył się fotografowania? W domku. Nie, ale ładnie jest, nie, to jest, jestem samoukiem, także. Agnieszka bardzo ładnie tak. Fotografuje. To jest mój wzór. Tak. O. No, Agnieszka musisz mi tutaj zdradzić kilka swoich technik,
sekretów takich, jak podejść światło i tak dalej, i tak dalej. No, to tu zależy od ISO, od ustawienia, od... No ja mam bardzo, nie, bardzo no. prosty aparat, tam mogę co najwyżej przybliżyć i oddalić, to jest jedyne moje ustawienie. Oj, tam wszystko idzie się nauczyć. Reniu, czy nagrywasz może film, czy nagrasz może film z ubierania choinki lub jakiś inny ze świątecznymi przygotowaniami? Te świąteczne z zeszłego roku były świetne, a zwłaszcza ten o waszych świątecznych tradycjach będą. Będzie na pewno film, pojawi się być może nawet w Wigilię, będzie z przygotowań, będzie ona o tradycjach u nas w domu. Na pewno pojawi się film w święta, z takiego może spacer zrobimy. Może coś, zobaczymy, co nam do głowy strzeli, ale film na pewno będzie taki, żeby no być też z wami w te święta, chociaż to jest czas rodzinny, ale wy też jesteście już moją rodziną i na pewno parę chwil gdzieś tam znajdziemy, żeby z wami też zawsze być. Można coś podpowiedzieć i tak. z czymś też tutaj zachęcić. Chętnie też bym posłuchała wspomnień mamusi. Będą wspomnienia mamusi, a teraz wam też tak powiem, że już niebawem będzie się działo, bo nagramy film, moi rodzice będą obchodzić 29 grudnia 50-lecie pożycia małżeńskiego. Wyobrażacie sobie 50 lat z jednym chłopem wytrzymać, to jest już, albo z jedną kobietą. A ja odwrócę tezę. Tak, z jedną kobietą, zdążyłam dodać. I chciałam też powiedzieć, że jutro Renia, jej mama i ja jedziemy kupić suknię. A zawiezie nas Krzyś. No. Ja też będę. Także będziemy wybierać jutro już kreację dla panny młodej. No i w styczniu będzie ich bal. Także myślę, że też odcineczek nagramy, jak to moi rodzice będą świętować. Jak my się bawimy. Jak my się bawimy. No też będziemy. I będzie cała moja rodzina. A moja rodzina to jest... Oj. To podejrzewam, że będzie śmiechu, kupę. Już znacie, poznaliście moją rodzinę, także oj, będzie się działo. Zresztą wiecie, co było na grzybach, jak Jola była z Denisem i Justyna. A to jest tylko 1/10 rodziny. Teraz tak. Wczoraj mówiłeś, że jest ci zimno, więc nie czaj się i korzystaj z ciepełka. Będę korzystał. Szkoda, że na zapas nie można. Na zapas nie można. Mamusia jest tak radosną mamusią, że można oglądać go godzinami, jak się uśmiecha. Dokładnie. Za chwileczkę może jeszcze się pojawi. Tam poszła troszeczkę posiedzieć, bo dzisiaj dzień był ciężki, mimo że niedziela, to gdzieś tam się kręciła tutaj z nami i poszła z tatusiem posiedzieć. No wiecie. U mnie codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12 zbieramy się na kawę. Trzy panie i jeden pan błogosławiony między niewiastami. Wyglądamy tak jak wy teraz. O Jezu. Dobre. Nie no, czuję się wyróżniony. No. Każdemu zostawiam i łącznie dziękuję. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia wszystkim uczestnikom transmisji. Pozdrawiam serdecznie z Podlasia. My też wam wszystkim życzymy, Boże, jak najwięcej zdrowia, jak najwięcej ciepła, humoru. I to magiczne Podlasie. No właśnie chciałam powiedzieć. Tam, gdzie czas się zatrzymuje. Tak. Gdzie czas się zatrzymuje. Tak. Faktycznie wiecie, co na Podlasiu jest ta magia. Ja się zachwycam zawsze górami, ale tak naprawdę... Przyznajcie, każdy region Polski ma to coś. No oczywiście, jest ten klimat, jest ta magia tych regionów. Ludzie też. Ludzie. Marzenka, dobry wieczór, witajcie kochani, pozdrawiam was wszystkich cieplutko, bo u mnie zimno i mroźno. Dużo zdrowia życzę pani Agniesce i wam wszystkim buziaczki, dziękuję kochani. Bardzo. Buziaczki, dziękujemy, Marzenko. Dziękujemy. Ty, zobacz, sporo przybyło. Witamy jeszcze. Witamy cały czas wszystkich witamy. Nowych przybywających. Tu pytań jest dużo, także no my mamy opóźnienie. Ho, ho, ho. Już nie powiem jak. A w końcu udało mi się trafić na live. Wszystkiego najlepszego dla was, kochani. Zdrowia i pomyślności. A dziękujemy. To też na miło, że się udało trafić. Czy jest szansa na Brukselkę jeszcze, że jeszcze trochę urośnie? Mam bardzo małe główki i krzaczki. Jaka mogła być przyczyna tego
Też kiepska gleba i brak wody. Dziękuję za poprzednie odpowiedzi. No, Brukselka teraz, ona generalnie nie lubi się, znaczy nie boi się przymrozków, ale już chyba nie urośnie, bo to już do zimy idzie. Jest za krótki dzień też, że tego światła jest za mało. Witam serdecznie, wpadłem polajkować, nie dam rady oglądać na żywo, ale nadrobię później. Miło widzieć Was w dobrej formie i jak wzajemnie pozytywnie się nakręcacie, bo my to jesteśmy takie trio i rzeczywiście jak jedno gdzieś ma gorszy dzień, to dwójka pozostałych ciągnie to jedno jakoś w górę. Jakoś się uzupełniamy. Więc warto jest pomagać, no i tak. Mieć przyjaciół. No. Tak, no to jest podstawa. Nam chyba tak naprawdę, nie wiem, no góra nam pomogła raz, że się spotkaliśmy, a dwa, że nawiązaliśmy takie relacje, bo jednak, no tutaj trzeba powiedzieć, nie łączą nas więzy krwi, a jednak umiemy się dogadywać, każdy z nas ma swoje rodziny, potrafimy wygospodarować czas, żeby się spotykać, no i przede wszystkim wszystko troje mamy twarde zasady. Tak. Oj, twarde, słuchajcie. A tak w ogóle to trzeba było się w końcu spotkać na tą kawę. No. I była ta w końcu obiecana kawa. Była. Ja też obiecałem. I wiecie co? Ja już Wam powiem. Zrobiłam Krzysiowi kawę. Dobra. Bardzo dobra. No, bardzo widzisz? Dobra. Jeszcze raz Ci tutaj teraz przy wszystkim dziękuję za to. Wow. No to już teraz to. I zaraz Agnieszka będzie czerwona i będziemy wszystko troje czerwoni. I będziesz do... Bo narzekałaś. A tak się zastanawiałaś, dlaczego ja jeszcze nie jestem. Jej, boż mi gorąco się zrobiło. I widzicie? Jedno. Można, można. Można, ojej. Marysia, panie Krzysiu, tak, kobieta jak mężczyzna zawsze ma dużo pracy, a w szczególności na gospodarstwie. Dokładnie. Oglądam Was, kiedy tylko czas pozwala. Śledzę wszystkie nagrania Wasze, lubię Was wszystkich, ale Krzyś... włosy tu rozkłada. Ale Krzyś skradł moje serce, jego spokój i takie dobro z niego bije. Pozdrawiam Was serdecznie, serdecznie z Bożymia. Boże, już mi się język plącze, no słuchajcie. No, bardzo... ale gąsiorka jeszcze nie było. Nie było jeszcze gąsiorka. Mogę coś powiedzieć, dziewczynki? Tak, możesz. No, ja dziękuję za ten komentarz, no miło mi, że ktoś mnie docenił. Renia, dopuśćmy go do głosu. Boże. Jak to dobrze, że ja tu tak po środku. On ze mną nie daje rady, a co dopiero z nami dwoma? Ja nie daję radę, ja dopiero się rozkręcam. On zawsze mówi, dopuść mnie do głosu, a teraz z nami to już nie ma szansy. Ale zobaczcie, co ja tutaj mam. Kobiety nie można bić nawet kwiatuszkiem, ale ja mam doniczkę. Zostaw mojego pięknego kwiatka. To są ulubione moje kwiaty. I mąż się śmieje, mąż mówi, a wiecie dlaczego? Bo one jedyne nie usychają. A wiecie co, Edziu dzisiaj powiedział, jak Krzysiu z nami pojechał na spacer, bo pojechaliśmy sobie na spacer. Jak to było, Renia? Krzyś, ja cię współczuję. Nie, bo to nie było tak, to zbieramy się i ja mówię, Krzyś idziesz, a Edziu mówi tak, to ty jedziesz z nimi? A on mówi, no jadę. O Boże, współczuję ci. I mówi, życzę powodzenia, na koniec dodał. No ja tam nie narzekam. Bawiliśmy się bardzo dobrze. Zaplusowałeś u nas. No, masz ten plus. Maria Olejarowa. Dobry wieczór. To jest słoweński. Tak. Może ty przeczytaj. Ze Słowenii. No. Ze Słowenii. Pozdrawiamy także w każdym razie, bo tu nie chcę kaleczyć tego pięknego języka. Jest bariera językowa, tak, ale mimo wszystko... problem. Mimo wszystko jest nam miło. Pozdrawiamy z Rzymu. O, pozdrawiamy. O. Tak z Agnieszką kiedyś mówiłyśmy, że może się wybierzemy, dokładnie, nie? Jak już będzie... No w Rzymie nie byłem. Byłem przejazdem obok. No, chciałam Ci powiedzieć, że... Całe Włochy zjechałem. Jerozolimie, Bośnia, Hercegowina w zeszłym roku. Jerozolima jest też takim moim celem, więc to takie moje marzenie na przyszłość, żeby... No, wojną jeszcze, nie? Ale ja byłam dzisiaj w 2017 roku. Nie? W Jerozolimie? No dzisiaj to jest taki bardzo niebezpieczny region i raczej ja bym się tam nie wybrała. No dzisiaj to w ogóle biura są nieczynne podróży w tamtym regionie, więc tam... Tak, tak. Sylwia, w Bieszczadach miałam okazję być w tym roku na chwilę i to jest magiczny region naszej Polski. To fakt, Połoniny cudne, choć cały nasz kraj jest piękny.
Agnieszka miała fajną wtopę na połoninach. Słuchajcie, ileś lat do tyłu wybrałam się w Bieszczady. Blondynka, słuchajcie, typowa blondynka. Nasłuchałam się o Bieszczadach, no to tak, biorę plecak, jadę, wsiadam w samochód i jadę. Ujechałam te 800 kilometrów, bo tam od mojego miejsca zamieszkania było około 810 kilometrów, nie? No i jadę, jestem już sobie w tych Bieszczadach, wyznaczyłam jakiś tam szlak i tak dalej, idę z plecakiem. Weszłam, w kierunku Smerka szłam, więc Sylwia, będziesz wiedziała, o co mi chodzi. I niektórzy tak samo. Słuchajcie, i będąc na tych połoninach, stoję, patrzę, idzie jakiś starszy pan i tak patrzy, panie chyba pierwszy raz. Ja mówię, tak, nie? Ja mówię, wie pan co? Ja tak słyszałam o tych połoninach. A on mówi, pani naprawdę pierwszy raz. Ja mówię, że tak. Ja mówię, nie wiem, gdzie są te połoniny. Słuchajcie, ja stoję na tych połoninach. Człowiek mnie wziął tak, postawił. Wziął mnie z tyłu za plecy i mówi, niech pani spojrzy, tu są połoniny. Ja mówię, wie pan co, ja naprawdę pierwszy raz. Zdarza się każdemu. So, ja miałam taką sytuację śmieszną, jak pojechaliśmy pierwszy raz do Zakopanego, jeszcze wtedy z siostrą i szwagrem. No i tak na Giewont nam się zachciało wyjść, to była zima, pamiętam, bo żeśmy się wybrali na skoki narciarskie, których jestem fanką, jeszcze wtedy Małysz skakał. Także poszliśmy na ten Giewont, no i tak stanęłam wśród tych gór i stoję i patrzę. I tak stanęłam, góra, to Giewont, nie? Idą turyści i tak wypaliłam. Przepraszam, która to góra tutaj, Giewont, bo bym sobie chciała zrobić zdjęcia. Oni tak na nie patrzą, a pani skąd? A ja tak, no z Zachodniopomorskiego. A wie pani co? To pójdzie pani tam jeszcze w górę, tam wyżej, ze 2 kilometry i pani zobaczy Giewont. Słuchajcie, ja myślałam, że się zakopię, że śnieg pode mną się roztopi. No ty jak ty, ale ja. No i od tamtej pory, paru lat, po prostu jeżdżę sobie w Bieszczady. W zeszłym roku byłam jesienią i zimą. I słuchajcie, to jest coś pięknego. Ja tam swoje serce zostawiłam. Pozdrawiamy tutaj wszystkich. Jest dużo naprawdę pozdrowień, także pozdrawiamy. Witamy kolejnych przybyłych. Choinka, tutaj piszecie, że choinka najlepsza jest jodła, świerk, gałązki. Też tak robię właśnie. Pozdrawiamy bardzo. Krzysiu, nie maruć, błogosławiony między niewiastami, więc bez marudzenia. A gdzie Agusia, gdzie tatuś i Edzio? Agusia jeszcze nie jest na etapie pokazania się. Edzio może się zdecyduje, a tatusia zaraz tutaj przyprowadzimy. To będzie twoje zadanie, no, przyprowadzić ja tutaj wiem, jeszcze. Tata przyjdzie. Jak ty go poprosisz, to przyjdzie. Prototyp może, a tu nie wiem, o co chodzi. O ten pierwowzór. O, właśnie prototyp. Witam serdecznie wszystkich. Pracuję w szkółce i zapraszam wszystkich do nas po choinki. O, żeby to było blisko, najlepiej jest ze szkółki kupić choinkę, bo mamy 100% pewności, że jest świeżo wycięta, tak. A na rynku jak się nieraz kupi, no, ja sobie przywiozłam. Albo w tydzień stoję, albo no ja się już pytałam kiedyś, świeża? Tak, świeża, proszę panią. I wiecie co? Ubrałam ją chyba tydzień przed Wigilią i na Wigilię mi się obsypała. Witam was serdecznie, pani Agnieszko. Bardzo pani ładnie wygląda. A, dziękuję. Słuchajcie, ja tak naprawdę od wyjścia ze szpitala dopiero wyszłam, przyjechałam. W ogóle to było pierwsze moje wyjście. Półtora miesiąca to trochę w szpitalu, to trochę w domu i tak mi czas leciał, nie? I odważyłam się w końcu przyjechać do Reni, bo się to lepiej czuję po prostu. Brakowało ci nas, zresztą no, nam ciebie no, też. To wiesz, no, to jest miód na moje serce. Tak. Ja wykopuję sosenkę, sadzę do dużej donicy w odpowiednim czasie, sadzę do ziemi. Pozdrawiam serdecznie z okolic Kielc. Tak, no najbardziej tak chyba ekologicznie to jest kupić choinkę w donicy i później ją wysadzić, choć nie zawsze się uda. Pozdrawiamy serdecznie z Krakowa. Nagrywacie super filmiki. Mam pytanie, czy kiedyś może będzie nagrywać Agnieszka, czy może już nagrywa? Jak nie nagrywa, to zachęcam. Przesyłam serca. O, dziękuję. Nie, na razie nie nagrywam. Po prostu nie mam jak. To jest po pierwsze, a po drugie chyba nie mam jeszcze tyle odwagi.
Ja ci tam odwagę dam. Jak można zamówić grzybki suszone u ciebie, Reniu? Ja mieszkam na Kujawach, to lubiłam chodzić na grzyby. Teraz nie mam takich możliwości. Niestety grzybków nie sprzedaję. Ja zbieram fakt dużo, ale robię pierogi, uszka, krokiety, także muszę mieć dużo grzybków. Tutaj jest masa pozdrowień, masa przywitań. Dziękujemy, dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Lecimy, lecimy. Mamusia zasługuje na królewską kreację. Właśnie chcemy jej taką wybrać. Jutro będziemy wybierać. No. Tak. I tak powiem wam tutaj, mamusia teraz nie słyszy. Mamy problem, jaki prezent kupić na 50-lecie. No, tak chcemy coś we trójkę wymyślić. I nie wiemy, bo generalnie moi rodzice są osobami, które nie przywiązują wagi do materialnych rzeczy. No mam to po nich i w ogóle my wszystko troje nie przywiązujemy się do materializmu. I tak gdzieś by ich najlepiej wysiudać. Myślałam w ogóle gdzieś, słuchajcie, ich wysłać w góry. Na jakąś wycieczkę. Zagranica odpada, bo nie ruszą tyłka. Nie. Ale ja tak myślę właśnie o górach. Jakiś tam karnet im wykupić. Troszeczkę, wiesz, relaksu. No właśnie, też taki mamy dylemat. Sobie, ale wiesz co, ja tak podeszłam mamę trochę. Rozmawiałam z nią przez telefon. Jak w szpitalu teraz byłam. Mówię, mama, wiesz co, tak szczerze mówiąc, to gdzieś z tatem się wybieracie, a ona mówi, no nie, ale ja mówię, a co tam, czy byście chcieli, nie wiem, gdzie będziecie chcieli jechać? Ja mówię, bo ja nie rusz, nie rusz. Nie miąchaj, delikatnie. I skończę, a mama mówi, no może góry, kiedyś tam byliśmy w Zakopanem. A ja mówię, no to jest jakaś sugestia. No to już jest jakaś sugestia. Bo nie chce się... A cię chcesz przejść? No, chcę sobie nalać wodę. A to musisz się pokazać na wizji. Nie ma innej opcji. Nie masz wyjścia, córcia. Tak jak Agnieszka przebrnęła, to ty też przebrniesz. Bardzo dobrze. No i wracając do mamy, do taty, ja tak myślę, żeby w górę ich wysłać. No zobaczymy jeszcze. Tak właśnie mamy dylemat. Trzeba poszukać co i jak. Tak, tak. A dziękuję, ja nie chcę herbatki. Może później. Może później? Nie no, gdzież dziecko, gdzie my twoją herbatką gardzimy? Witam was wszystkich serdecznie. Reniu, ile gnojówki z wrotyczu na 10 litrów wody na wiosnę po posianiu? Dziękuję i pozdrawiam. Litr w zupełności wystarczy. Gratulacje dla rodziców. Zobacz, jak nas dużo przybyło. Witajcie. Boże, dziękujemy wam, że jesteście z nami dzisiaj, że w ogóle chcecie z nami pobyć tutaj chociaż chwileczkę. Za chwilę jeszcze pójdziemy po mamusie i tatusia, także oni dołączą i tutaj pokażę wam zaraz nasze truneczki, które czekają. Oj, pytań jest bardzo dużo tutaj, widzę. Witam całą trójkę. Mam pytanie, jak walczyć z robakami w fasoli? Piękny Jaś, może czym opryskiwać, tylko nie chemią. Pozdrawiam i dużo zdrówka życzę. Przede wszystkim wszystkie rośliny, które są na ogrodzie, powinno się opryskiwać naturalnie już zapobiegawczo, czyli nie jak się pojawi szkodnik czy choroba, ale wcześniej. I jeżeli robimy to zapobiegawczo, to z reguły później nie ma problemu. Ja tak robię i nie mam problemu większego, no chociaż chowacze mnie w tym roku pokonały, niestety nie spodziewałam się ich. Zaskoczyły mnie chowacze. Czyli zaczniemy od gnojówki z bonatu do glebowo, a później możecie wrotyczem. Jejku, wiecie co, jestem tak zestresowana, tak spięta. Nie, to się zdenerwować. To są same kochane osoby. Tak. Kochani, jakie są wasze ulubione potrawy świąteczne? Może zaczniemy od ciebie. Jejku, ja uwielbiam pierogi z kapustą i z grzybami. Uwielbiam i barszczyk czerwony. Dla mnie to zdecydowanie barszczyk czerwony. To jest podstawa. Każde wesele, żadne wesele nie powinno się obyć bez barszczyku, moim zdaniem. Ale tu jest o potrawach świątecznych, Krzysiu. No to barszczyk. A moja? Powiem tak, że nawet zwykły chleb w święta smakuje wyjątkowo. Dobrze, nie a potrawę taką świąteczną? Ja jeszcze nie mam chyba rybkę. Ryba po grecku, tak zwana po grecku, ale uwielbiam jeść ryby. Chyba najbardziej barszcz z uszkami tak naprawdę, a może,
a może pierożki z kapustą i z masełkiem, bo u nas nie ma tradycji robienia pierożków z kapustą i grzybami, tylko z samą kapustą. Ale tak naprawdę, no wszystko. Ale jeszcze u mnie jest kapusta z grochem, po prostu pycha. Reniu, wyobrażam sobie te 50 lat razem, bo ja z mężem będziemy w kwietniu obchodzić swoje święto, jak dożyjemy. No to jest piękny jubileusz, w ogóle 50 lat. Moi dziadkowie też dożyli 50 lat. Reniu, wyślę ci na SMS-a przepis na pieczoną, pieczoną herbatę. Czekaj, Renia, wyślę ci na SMS przepis na pieczoną herbatę, to wypróbuj i może ktoś z naszej wielkiej rodziny skorzysta. A dziękuję. Brzmi ciekawie. Tak, i ja dostałam też fajne przepisy od pani Cecylii, ze Śląska bodajże, na kompot wigilijny, tak zwaną juszkę, ale zaprawianą piernikiem. I podam ten przepis też. Idziesz namówić ich? Tak. Idę, żeby się... Nie zapytać, mają przyjść i koniec. Idź. Także też taki przepis się pojawi. Jeżeli zdążę, to wszystkie przepisy pokażę, bo jest ich bardzo dużo, powiem wam. Czas nagli. Tak. Witajcie, Reniu. Oglądam wszystkie twoje filmiki. Mam 71 lat. Mam też ukochaną działkę. Często korzystam z twoich rad, Reniu. Pozdrawiam serdecznie, Jadwiga. Pozdrawiamy serdecznie. Ja też się uczę. Wczoraj nagrywałam nawet film odnośnie buraczków, ćwikłę z chrzanem. Pojawi się po niedzieli. I też wspomniałam, bo ktoś bardzo ciekawą tam rzecz podpowiedział, także będzie. Będzie też film jutro u mnie na kanale, który nagrywaliśmy wczoraj u Ani w salonie rehabilitacji. Idą moi rodzice, słuchajcie, zapraszamy tu na chwilkę. Musicie się pokazać. Nie ma, że boli. Tatuś, chodź, kochany. Wiesz co? Może... A ja znowu przy kobiecie. Usiądź. Daj Agnieszko tam stołek na chwilkę. Nie, dobrze, dobrze, postaw. Są rodzice. Tak. Postaw, słuchajcie, kochani, z pytaniami teraz na pewno utkniemy, bo pojawili się rodzice, więc odkładam pytania. Mamusia, tatuś, których znacie z filmów. Widać ich dobrze, tak. Myślę, że widać. Ja siebie tutaj troszeczkę usunę, bo teraz jestem mniej ważna w tym momencie. Tak wyglądają moi rodzice. Po 50 latach wspólnego małżeństwa. I często pytacie, ile oni... Dobrze, Agusiu, weź. Z jakiego są rocznika, ile mają lat? Więc proszę. Ja jestem 53 rocznik. A ja 51. Piękne roczniki. Piękne roczniki. I ma 72 lata. Zgubił się, zwątpił. Chwila zwątpienia. Słuchaj, bo szczęśliwi zakochani wieku nie liczą. Nie, nie liczymy. I tutaj też tak powiem, rodzice, no jak się poznali, to tata, bo rodzice taty mieli gospodarstwo, tata pracował w cellozie. Ale miłość do ziemi była tak wielka, że przejął to gospodarstwo. No tak się złożyło. Tak się złożyło, ale tak naprawdę jak opowiadałeś, od najmłodszych lat już pracowałeś, tak, nie? Tak, od najmłodszych lat. Pamiętam, jak miałem 7 lat, tata mnie przywiązywał na konnej grabarce przy ścianie pasem. Tak, trzymaj na chwilkę. Mnie przywiązywał i jak grabałem już sobie na tym koniem. Tak to bywało. Także od najmłodszych lat pracował i też tak było, że jak ty przejąłeś gospodarstwo, to było tutaj takie, z tego co opowiadałeś, większość maszyn konnych, tak, nie? Tak. Wszystkie konne maszyny były. Były dwa konie i wszystko było przystosowane do konia i żeśmy... długo żeśmy pracowali ręcznie, wszystko koniem było, zboże koszone, trzeba było odbierać od snopowiązałki, no ciężka była praca. No jak na rolnictwie. Tak, po latach pomału żeśmy się dorabiali, później konie żeśmy sprzedali. I pojawił się pierwszy ciągnik. Drugi ciągnik. Później ty. Nie, no przepraszam. Słuchajcie, ja się chyba... Ja adoptowana, nie? Ja się chyba przed ciągnikiem pojawiłam. Czy po ciągniku już? No weźcie, nie załamujcie. To już zostało
nie pamiętasz. To już zostawiamy. Nie, ja zawsze mi mówili... Zostaw to już dla mamy pociągniku, i tamte. Pociągniku, no nie, przegrałam z cienikiem, wiecie co? W koniczynie. To żeście mnie zawieźli. W jakim koniczynie? Zawsze mi mówią, że w kapuście mnie znaleźli. To już teraz wiem, dlaczego wy tyle kapusty żeście uprawiali. W kapuście mnie znaleźli. O kurczę. W kapuście. Głąbem jestem? O Jezu. Szerokimi liściami bocznymi. No i tak żeśmy gospodarzyli 35 lat, żeśmy z mężem gospodarzyliśmy. Pomału żeśmy rozwijali, po trochu i tak doszliśmy do bardzo dużo, żeśmy bydła mieli ponad 50 sztuk. No mieliśmy, ale wyście mieli dojne. Tak, mieliśmy 12 krów, tu na miejscu była mleczarnia. Żeśmy odstawiali mleko do mleczarni, bo ja doiłam te krowy. No i teraz właśnie tak, mamo, powiedz, bo jest dosyć dużo pytań zawsze na filmach odnośnie właśnie krów takich dojnych, że czy musi być zachowana odległość czasowa między udojem a udojem, czy to ma znaczenie? Bo... No raczej ma. Ma, nie? Ma znaczenie, że trzeba o jednakowej porze doić, bo krowy tracą mleko. To jest kwestia nawet minut. Tak. Hmm. Że trzeba o jednakowej, nie ma, że boli, trzeba było rano wstać, już nie pamiętam dokładnie o której, ale o tej godzinie i krowy musiały być wydojone. Ja tak samo no wieczór. Nasze krowy to jeszcze radia słuchały. Jeszcze radia. Bo zawsze radio grało. Wstaje, nie było radio. I też teraz wam tak powiem, że ja pamiętam już z lat takich dziecinnych, jak właśnie radio wisiało i powiem wam, że zaobserwowaliśmy, że najwięcej mleka dawały, jak słuchały muzyki poważnej. Tak. Ale to jest naukowo udowodnione. Tak. I tutaj potwierdzamy to naprawdę. Tak, grały. A jeżeli było coś takiego, że tam chyba było, że krowa zwaliła, zdeptała to radio i tydzień nie było, mleko spadało. Tak. I od razu żeśmy kupili następne radio i było powieszone w stajni. Już takie bardziej nowoczesne. Nowoczesne, tak. Stereo. A jak nie było, była jakaś coś awaria, to pamiętam, że kasety żeście puszczali muzykę, nie? Tak, było. I także no, nasze krowy, naszym krowom to nawet gwiazdy śpiewały. No tak było. Tak było, tak. A na pole jak się kiedyś jechało, pamiętasz, tato? No teraz to te pola tam, co pokazuję wam przy ogrodzie, to są w większości nasze, ale jak byłeś, znaczy jak wyście gospodarzyli, to tych właścicieli było kilkudziesięciu. 54. 54 właścicieli i jak ja pamiętam, jak się wyjeżdżało na pole, tych ludzi było multum. Ja kochałam ten widok, ale każdy mówi, szczęść Boże. Każdy nie było tego, żeby nie było powiedzieć szczęść Bożej. To czy były lata się, bardzo wesołe. Czy ludzie się kłócili, czy się nie kłócili, szczęść Boże musieli sobie powiedzieć. I była taka współpraca na polach. Była. Jeden drugiemu szedł, pomagał, ja dzisiaj tobie, jutro następnemu i także nie było. Nie było takiego przeliczenia nie pieniędzy, nie? Nie było. No ja jeździłem, jak już mieliśmy do tego, do obornika, cyklop do ładowania, to jeździłem do ludzi, do sąsiadów. I ładowałem i to zawsze było nieodpłatnie. Tak, no ale później też było coś takiego, że jak tobie było trzeba, to też pamiętam, że... No to też że... mi pomogli, no nie powiem, że nie. Że zawsze. No. Nie I było taka tak, współpraca żeby nie była. Pomogli, tak. I to dzisiaj tak jest. My tutaj z Edziem już gospodarujemy. I powiem sąsiadów mamy bardzo dobrych, także możemy liczyć. Pani Sabinko, pozdrawiamy, bo wiem, że pani to tutaj na 100% Sabinko, ogląda. Ja też panią pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy, wszyscy pozdrawiamy. Żeśmy się dzisiaj widziały. My się z sąsiadką tak śmiejemy, że mieszkamy dosłownie przez płot, ale żeby porozmawiać, to musimy się spotkać, wiecie, gdzie? Albo w mieście na zakupach, albo w kościele, albo przez telefon. No tak jest, nie? Ale kiedyś to były takie, pamiętam, właśnie inne czasy. Ludzie byli chyba tak bardziej z sobą zintegrowani, nie? Byli. Się napracowali, ale czy wieczorem nie było, szło się na zabawę, na to i był na wszystko czas, nie? Tak jak dzisiaj. Bo kiedyś był inny klimat, ja tak jak dzisiaj, pozamykają się w domach, jeden drugiego nie zna. No i taka jest prawda. No, tak. No ja to też, jest przykre. Ja też tak właśnie pamiętam, jak
byliśmy dziećmi jeszcze, to rodzice zawsze nas gdzieś tam zabierali, mieli dla nas czas, mimo że naharowali się dosłownie, bo dzisiaj żniwa, odpala się kombajn, hajda na pole, ciągnik przyczepa i już, a kiedyś żniwa, no to my już żeśmy tak szli właściwie z tym duchem postępu. I no na początku, jak dziaduś tutaj przyjechał po wojnie, no to była kosa. Tak. Jak dziadek przyjechał. Później wyście już mieli snopowiązałkę, nie? Mieliśmy. Naprzód, jak ja tutaj do męża przyszłam, to koń mi i taka odrzutka była. A, kosiarka. Kosiarka taka konna, że ona odrzucała, trzeba było iść wiązać, robić powrósła i wiązać. No i mama z dziadkiem uczyli mnie powrósła robić. Tak, do dzisiaj pamiętam technikę. A mnie jak się brała znowu moja babcia jak się robi. Uczyła, tak, tak, ja się nauczyłam właśnie robić. No ludzie po wojnie, jak tutaj w ogóle przyjechali na te tereny, na te odzyskane tereny, to mieli takie ciężkie życie tu w ogóle, nie? Generalnie kiedyś ciężkie. Czy ciężkie to trudno powiedzieć, ale było wesoło. Było znaczy wesoło było, ale ja pamiętam, jak dziadek z babcią opowiadali, jaki był niesamowity głód na no tych terenach. No był na początku, tak, no zaraz po wojnie to tak było, no ale... No, to wszędzie było to samo. Potem już lata 50. No ten to zawsze w sobotę to szli na zabawę, bo zabawy były wiejskie organizowane. I szli na sobie na zabawy, a w niedzielę to szli na piwo, chłopy sobie szli. Po mszy zawsze, nie? Po mszy, tak, po mszy. Były bardzo wesołe czasy. Człowiek się ciężko napracował, ale to były... Ale wiedział, po co robi. Tak. No. Tak, wiedział po co, wiedział na co, kochało się tą ziemię, bo ja też pamiętam, jak rodzice zawsze, jak się zaczynało jakąś taką większą robotę, tutaj teraz przerwę chwileczkę, przepraszamy, że nie odpowiadam teraz na komentarze, utknęły, ale no tak nie jesteśmy w stanie, jest ich dużo tutaj teraz z rodzicami, także bardzo przepraszamy, że utknęły odpowiedzi na komentarze, także wybaczcie nam. I też pamiętam, jak rodzice zaczynali jakąkolwiek większą robotę, zawsze wyjeżdżali na pole, tata czy mama przeżegnali się, tak, i mówili, zaczynamy w imię Boże. Tak, tak było, tak, nie? Tak było, ja tak byłam z domu, to wyniosłam, przyszłam tu do męża i też tak było i my to podtrzymywaliśmy. No i do żniw musiała być biała koszula. Nie było, nie. Zmiłuj się, biała koszula, tak, musiała być. Na jasno musiał być człowiek ubrany. No tak, żeśmy to wynieśli, ja z domu wyniosłam i mąż też tak wyniósł z domu i ja to podtrzymywałam tutaj. To. Czasy tak fajne były. I tak no powiedzieć, chyba to dzisiaj tak żeśmy zachowali, bo tak niektórzy się pytają tutaj, dlaczego coś tam nie unowocześniam, maszyny są, ale nie chcę nic w swoim otoczeniu zmieniać, bo mi się to kojarzy z dzieciństwem, kojarzy mi się z dziadkami, których już nie ma, no i to jest po rodzicach i tak chyba bym, ja przyzwyczajam się do tego i chyba ciężko by mi było rozebrać jakąś stodołę, jakieś budownictwo na rzecz takiego nowego, to już by nie był ten klimat. Nie, nie, nie. Także no tutaj to takie są wspomnienia fajne, no kiedyś, no też ja zawsze pamiętam, jak rodzice już przykładowo, no jak cały czas gospodarzyli, no to myśmy miały swoje obowiązki. Nie było czegoś takiego, że poszłam do szkoły, przyszłam i nie było... że ja nie zrobię, ja nie pójdę. Nie było. Nie, nie. Mama z tatą powiedzieli, to ma być zrobione i koniec, i to było, słuchajcie, tak, święte, nie? Tak. Także Renatka miała swoje obowiązki, druga córka miała swoje. Ona zawsze lubiała jechać, miała obowiązek po krowy jechać. To siostra, nie ja. Ja nie lubiłam. Znaczy, no druga córka nasza. To ona taki miała obowiązek po krowy. Jak nie szła do szkoły, to wyganiała krowy, przyganiała krowy. To już było jej tak no bo to wakacje. Tak. Ja nie lubiłam ganiać krów, już mówiłam dlaczego, bo tutaj na środku miejscowości była jednostka WOP-u i te krowy trzeba było przegonić pod tym WOP-em. Dla niej to była kara. A dla mnie to była kara, ja się tak wstydziłam, słuchajcie, te krowy, a one jak na złość, wiecie co, wszędzie szły idealnie, jak pod sznureczek.
a pod tym WOP-em ta stanęła, ta w tą stronę, jak wszy na kożuchu się rozłaziły, mało tego, jeszcze wtedy wszystkie swoje potrzeby fizjologiczne musiały załatwić pod tym WOP-em, a ci żołnierze na tym i gwizdali i wow, wow, a ja myślałam, że się ze wstydu zakopię i te krowy takiego dziadek Bata zrobił i no nie jest to chlubne, ale niestety te krowy po tyłkach tym batem, żeby one biegiem do domu leciały. No nie ukrywam, nie lubiłam ganiać krów, to była dla mnie największa kara i zawsze jak mama mówiła, trzeba jechać po krowy, ja płakałam, uwierzcie mi, płakałam, wolałam zostać, zrobić wszystkie najcięższe prace, ale żeby nie jechać, kurczę, po... Jest 1000 widzów, serducha dla nich wszystkich. No. Wow, Agnieszka powiedziała, że jest was 1000, dziękujemy, Boże, jak nam jest miło. 1011 osób w tej chwili. Nawet nie wiecie, jak nam jest miło, bardzo wszystkim wam dziękuję. Serduszka też dajemy. Takie duże serducha dla was, przede takie buziaczki, całuski. Przede wszystkim dużo zdrowia. Zdrowie tylko jest najważniejsze. Zdrowia. Tak, i żeby zgoda była, miłość, to najważniejsze. To jest najważniejsze. I też tak były tutaj, się pojawiły już pytania odnośnie tradycji naszych takich świątecznych. Odcinek będzie, być może coś tam na żywo zrobimy, ale raczej chyba odcinek będzie z tradycji. Tradycje bardzo tutaj kultywujemy, przestrzegamy, mamy takie swoje różne, że w Wigilię nie może do nas, do domu, słuchajcie, wszystko wszystkim, ale faceta nie wpuszcza. Kobiety już się popłuły. To się zamieszałaś. Kobiety na Wigilię do domu nie wpuszczę. Co jest z tymi kobietami nie tak? Nie wiem, ale teraz właśnie ukłon w stronę facetów, mężczyzn. Mężczyźni jak najbardziej, bo to zwiastuje, że będzie rok obfity i... Czyli mężczyzna to szczęście. Tak, mężczyzna tak, ale kobieta to nie. Kobieta... Że będzie rok dziurawy. A czemu? Nie wiem czemu. Ale kobieta na Wigilię do nas niestety przyjść nie może. To chyba w wielu miejscach tak jest. No takie, i co taka jeszcze? Taką tradycją też jest, że mężczyzna w Wigilię nie robi, nie kręci się po kuchni. Tak. Wynocha z kuchni. Boże, wynocha. Tylko zazwyczaj, to ja w kuchni przygotowuję potrawy. No bo nie masz kobiety. To, nie masz kobiety właśnie i tutaj zaraz będzie. Znajdziemy. Będziemy szukać dla ciebie kobiety. Przed chwilą powiedziałyście, że kobieta to jest dziurawy rok. Ja nie chcę wiedzieć. Ale na Wigilię, słuchaj. Ale to jest Wigilia. To na Wigilię. Ale ci prędzej znajdziemy, poszukamy. Cicho, bo Krzysiu znowu od nosa czerwienieje. Dlaczego ty czerwieniejesz od nosa? No ja mam katar alergiczny. Na nas? Nie, mam alergię. Ciekawe na co? Na kota i na pieska. Ale tu nie ma ani kota, ani pieska. O Jezu, głowa mnie rozgorała. Na podwórku są. A to jest. No to na podwórku, to co ty masz alergię przez ścianę? No wybacz. No ale wybacz, ale wychodzę na podwórku. Pożegnajcie panią Miolę, bo tutaj ona już musi iść. Żegnamy, witamy wszystkich, którzy przybyli, nowo przybyłych. No, no i żegnamy się z tymi, którzy odchodzą. Agnieszka tam śledzi wszystkie te komentarze, a ja no niestety już tutaj utknęłam z tymi komentarzami, za co was bardzo, bardzo przepraszam. Będzie kiedyś jeszcze kolejny live, to nadrobimy te wszystkie pytania. No my teraz kochani, się też żegnamy. Na live. Dziękuję, że was tylu jest. No jest nam bardzo miło. My też się teraz z wami żegnamy, dziadki. Odpowiadaj na komentarze. Na razie żegnamy. Do widzenia. Dziadka już poszli, no to teraz Aga możesz przyjść. Zrobiło się miejsce. Ja tutaj tak, przeleciałam wszystkie komentarze do przodu, także przepraszam, jeszcze raz przepraszam. Mamusia aż czerwona mówi, o, zobaczcie co się tam dzieje. O, mamusia, to jest mamusia. Taki krasnoludek mały. Krasnoludek, tak, ale ty to wszystkich nas przeżyjesz. Niezniszczalna jesteś. Dobrze. Dobra, czekaj. Dobrze. Ale lepiej nie uciekać, bo ja kotaru dostałem większego. Ale teraz masz łódkę koło siebie.
co, będę miał dwa dziurawe lata? Ale to dzisiaj nie Wigilia, to dobrze. A to dobrze. Jeszcze nie do Wigilii, to jeszcze zdąpię. Jeszcze się podziurawię. O, masakra. O Jezu, bo się tak nie uśmiała. Chyba mnie głowa rozbolała. Ojej. Możesz jakiegoś powołać. Nie, nic nie powołać. A propos korków, tam stoją korki, bo też mówiłam, że pokażę Edziowe gąsiorki. Tylko czekajcie, bo muszę wziąć... Jest, tutaj teraz przejdziemy do innego tematu, bo mamy winko. Zobaczcie, jakie nadszarpnięte przez ząb czasu, zakurzone. I teraz taka większość z Was wie, wino musi w tej pozycji leżakować, tak troszeczkę uniesione w górę. No tutaj jest... Tak, żeby do korka nie dotykało. Tak, tutaj jest w szklanej butelce, ale generalnie wino jak leżakuje, to w beczkach dębowych. No ale my takich ilości nie robimy, słuchajcie, bo byśmy, kurczę, chyba nie wiem... Nie wycieraj, no po co wycieraj? No tak troszeczkę, bo chciałam ząb pokazać. Ząb czasu. Ząb czasu jest na drugiej butelce. I ja tutaj teraz przełożę delikatnie, bo zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, tak do kamery, ta smuga. To jest jeszcze osad. Wino dobre zrobić, ono musi być zlewane, zlewane, zlewane. To było zlewane chyba, ja wiem, ze 6 lat. Zaraz przejdziemy do rocznika. Na razie rocznik jest tajemnicą. Było zlewane chyba ze 6 lat, a mimo to zostało położone i dalej zrobiła się taka smuga. A rocznik, zobaczcie, który to jest rocznik. 2003, zostały nam tylko dwie butelki i te dwie butelki stoją na naprawdę wyjątkową okazję, na taką super. I zawsze się zastanawiamy, kiedy ta wyjątkowa okazja będzie. Chyba w styczniu 6, jak chyba, będzie 50-lecie rodziców, to chyba będzie ta wyjątkowa. Będzie toast. Tak, będzie toast. Tutaj jest drugie. W ciemnej butelce już i tutaj już jest, ups, też delikatnie, żeby mi się ten osad nie zmęcił, 2007. Z tym tylko, że to jest to, co próbowałaś. Pamiętasz? Słuchajcie, dobre, ale wiecie co, ona tutaj wszystko koło mnie stawia, więc... Spokojnie, spokojnie, to jest wszystko pod nadzorem. Ale dobre jest. Myśmy to już próbowali. Ten 2007 rocznik był już obracany. Ma moc, nie? Może Krzysiu, ja, ma moc, nie? Czy ja mogę odpowiedzieć? Tego. Nie, ty nie piłeś. Czy ja mogę odpowiedzieć na parę pytań? Pewnie. Bo ty czytałaś właśnie. Właśnie tak. Chciałam podziękować wszystkim za zapytania się o mnie i o moje zdrowie. Aktualizuję tutaj. Pierwsze co powiem, to w piątek znowu wracam do szpitala na 6 tygodni i zobaczymy, jak to będzie. Czuję się teraz lepiej. Po operacji doszłam już do siebie, tak jak widzicie. Oj, były ciężkie dni, były kiepskie dni. Nieraz w słuchawce płakałam do Reni, tam Krzysiowi też pisałam, oni mnie wspierali. Mam nadzieję, że będzie to jakoś szło ku dobremu, ku lepszemu. Boję się, ale zobaczymy. No to każdy chyba się boi. To jest taki normalny ludzki odruch, ale tak jak ja to zawsze powtarzam, 99% jest tutaj, w naszej psychice. I nie ma czegoś takiego... Aha, dobra. Nie ma czegoś takiego, jak tutaj często, bo ja zawsze mówię natura, natura i jeszcze raz natura, ale żeby użyć tej natury, musimy mieć diagnozę. I tutaj naprawdę ja rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy używają ziół, którzy są bardzo za naturą i każdy niestety, może stety właściwie, popiera moje zdanie, że trzeba się badać od czasu do czasu, podstawowe wyniki, nie? Tak, żeby dokładnie. Nie było... Ale słuchajcie, jakby nie było, mam nadzieję, że nie wiem, przez te 6 tygodni dojdę do siebie, to jest po pierwsze... Ty musisz! U rodziców muszę być, to jest po drugie, a po trzecie, a nie. Aha, i chciałam jeszcze powiedzieć,
że odpowiadam na pytania, czy my jesteśmy parą. Nie, nie, to jest mój przyjaciel, tak? Tak jak Renia. No to na początku właśnie takie i są... odpowiadam na pytania. Czy... Wiecie co? No. Jest takie... nie wiem, dlaczego w naszym narodzie jest tak, że Polacy to są i prawnikami, i lekarzami, i wszystkim. Wszystkim po trochu. Przyjaźń międzyludzka kojarzy się zawsze jednoznacznie. Nie wiem dlaczego. My się przyjaźnimy już kupę lat i nigdy nic nas nie łączyło poza przyjaźnią. Teraz jest Agnieszka i pojawia się znowu ten sam problem, czy są parą, czy coś więcej. Nie, my jesteśmy we troje jak rodzeństwo. Nie ma po prostu niczego więcej. Traktujemy się i dlatego od dziś uznaliśmy, że będziemy po prostu, jak ktoś się pyta, tak, to jest siostra, to jest siostra, to jest, brat. Po prostu. Także... Reniu, przepraszam, że ci przerwę. Luminka, możecie przeczytać moje komentarze. Luminko, prosimy, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, weź proszę napisz, bo to tak, naprawdę... bo to utknęło wszystko. Tutaj byli rodzice i to... Dobra, to zaczynamy teraz od nowa, od komentarzy. Panie Krzysiu, dwie niewiasty koło ciebie zazdroszczę. Jesteś wybrańcem ale losu. Słuchaj, jak on reaguje. Biedny się, tak, ale co ta mina ma za... No właśnie, co już to mogę, za mina? Już te mogę. Butelki chyba. Nie, no spokojnie, wszystko jest w porządku. Nie ma czego zazdrościć, no po prostu to są siostry, więc... Jest okej. Okay. Ale co ta mina taka? Co ty cisza? Co? No na razie was słucham, słuchuję, no. I teraz tak, Leszek Seroka. Ja mam jeszcze kilka nalewek z orzecha, malin, brzoskwin, truskawek. Zostawiłem ich na 18 syna. Jeszcze rok i degustacja. No my już tą degustację przeminęli i tak zawsze nam szkoda było naruszyć te ostatnie dwie butelki. No dwie butelki nam tylko zostały. Zdrówka życzę oraz jesteście fenomenalni. Gdyby większość ludzi była jak wy, to świat byłby inny. Trzeba takimi być, ale to jest prawda. Dokładnie. I tutaj teraz tak powiem wam też takich, powiemy może tych kilka takich śmiesznych rzeczy, jakie nam się, bo mówiłam kiedyś, że powiem historię pajaca i aniołka. I tak wiele osób mnie się dopytywało, o co chodzi z tym pajacem i aniołkiem. Tutaj dotyczy to ich obydwoje. Kiedyś... No, zamieniam się w słuch. Tak, zamieniasz się w słuch. Mam pokoje na górze i moja mama dostała takiego... taką lalkę klauna takiego wiszącego na takiej huśtawce. Ja nie lubiłam tego pajaca, klauna, czy co to tam było, bo mi się to kojarzyło z takim horrorem mgła i powiesiłam go, a że dostałam od mamy, nie wiedziałam, gdzie mam go umiejscowić i powiesiłam sobie go w pokoju. Dla gości dodaj. Tam, gdzie sypiają goście. I Krzysiek, teraz powiedz swoją wersję, jak to było. No czy ja to, wiesz, no tak jakoś tak tragicznie tego nie przeżyłem, bo po prostu... Patrzę w nocy, wpatruję się, no, że widzę, że ktoś tutaj nade mną stoi. Dopiero taka chwila refleksji i rozeznania się w terenie, gdzie jestem. Aha, widzę, klaun. Także no to nie było tak źle. A Agnieszka? W panikę nie wpadłem. A ja, słuchajcie, Renia mnie oprowadzała po domu i mówi, tu będziesz spała, jest twoje miejsce. I ja, wiecie, pierwszy raz jak spałam u Reni, tak z tego stresu nie widziałam tego klauna. Przychodzi noc. Wszystko pogasiłam i coś było tak, że musiałam za... Aha, pająk gdzieś tam, ale szczęśliwy dom, jak pająki są, gdzieś tam chodził i w pewnym momencie wzięłam latarkę od telefonu i tak... O mój Boże! I tak za to buzię... A on wisi na głowę! Ludzie, co to jest? Tak wystraszona rano wstała, że ja, coś okropnego. Ja normalnie w horrorach coś takiego widziałam, ale nie na żywo. Ja nie wiem, czemu ja tego klauna nie widziałam. No ale ja rzeczywiście, jakbym się położyła w nocy i bym przyświeciła i nade mną był taki, dosłownie taki... Taki no, pajac taki wisiał, szyderczy to ja bym, tak, on miał taki szyderczy uśmiech. Jezu, jak ja bym to zobaczyła, to ja bym chyba zawału dostała i dopiero, i faktycznie ten pajac już wyemigrował, już go nie ma w domu. Ale a propos klauna, bo to jest klaun.
Następnym razem, jak przyjechałam do Reni, siedzimy na dworze pod wiatką. Ja tak patrzę, kolejny klaun, ja mówię, ludzie, co ty? A to mama z tego wszystkiego z Renią zniosły, żebym ja się nie bała tego klauna na dwór. Pod altankę, a ona tak się jeszcze go wystraszyła. Mówi, jejku, kolejny klaun. Ale mało tego, jak ona nocowała, to był odcinek, co akordeon pokazywałam. Co tam o tym akordeonie. Co ona sobie ubzdurała, że się w nocy bała, wiecie co zrobiła? Ze strachu zastawiła drzwi akordeonem. Ja nie wiem, wiecie co, ja nie pamiętam, ja musiałam przez sen to zrobić. Ja chcę iść do toalety i tak patrzę i mówię, co jest, co ten akordeon tutaj drżałaby przez akordeon dosłownie. Ja nie pamiętam, żebym ja go przestawiała, albo to ona przestawiła i... Nie, no jak no ja przestawiłam? Przecież to ty od środka go wstawiłaś. Ja nie wiem, ale najlepszy numer był taki, historia aniołka. Idę do toalety w nocy. Ale to już było po pajacu. A to już było po klaunie. Tak, i po klaunie, i po akordeonie. Idę w nocy do toalety. Mówię, nie palę światła, żeby Reni nie obudzić. Idę, dobra, wracam. I nagle się zatrzymałam. I coś głowy mi dotknęło. I mówię, ludzie, wrosłam jak w ziemię. Co jest? Ja mówię, Boże, kochany, krzyczeć czy nie? Wzięłam buzię. I zrobiłam kroka do przodu. Schyliłam się. Na drugi dzień wstaję. Co to jest? A to aniołek wisi sobie na blondosze. Ja mówię, ludzie, ale blondynka. A ty opowiedz z tymi muchami, bo też z muchami miałam przygodę. Kolejna przygoda była z muchami. Ja na piętrze, no niestety mam nieszczelne okna. To są okna drewniane. Jeszcze moi rodzice tam pozakładali. No i jakoś tak wiecie, no co tam czarować. No jak nie wiadomo o co chodzi, to o kasę chodzi. No jeszcze nie dotarłam na ten etap, żeby te okna wymienić. I są one nieszczelne. I muchy te takie, wiecie, te złotodupki takie, jak ja to mówię, te... Włochate, te duże, takie wkurzające. Mięsne, te takie, co się obijają o sufit. I one, jak przychodzi zima, między te futryny mi się tam napychają. Co ona... Z ty puszczyka chciałaś chyba posłuchać wtedy, tak, nie? Tak, tak. I ona... Bo puszczyk, tu mamy puszczyki, one tak pięknie huczą, fakt. I otworzyła sobie to okno i słuchajcie... Klara, muchowie ludzie, jakieś plagi egipskie. Co? Ja wiem, co w tym domu mnie jeszcze czeka. Słuchajcie, tłukę je normalnie klatkę. W nocy. Powietrzu. Mało tego, zajarzyłam, że one lecą do światła, zgasiłam światło, wzięłam latarkę z telefonu. I je prowadzisz. To było na drugi dzień. Co mi się przydarzyło, ale nie patrz na mnie jak na blondynkę. Śmiała się ze mnie. I wiecie co, pojechała do domu i to było chyba tego samego dnia, czy drugiego, już teraz nie wiem. Wchodzę do siebie, do pokoju, do swojego. Brzęczy mi złotodupka, no to za klapka i mówię, zatłukę tą złotodupkę, nie? Pech chciał, że ona usiadła, jak ja mam taki żyrandol i jest to, Krzyś, jak to się nazywa, to czarne, co tam... Rozetka. Rozetka, która do tam dotyka, nie? I między rozetką a sufitem jest dosłownie taka minimalna przestrzeń. No i ta mucha usiadła na tej rozetce, więc ja za klapka łup w tą rozetkę, muchę zabiłam, ale ludzie, tych much wyskoczyło stamtąd chyba ze 30. Ja patrzę i mówię, ja pierniczę, nie wierzę. To jest żart. I wiecie co? Żeby, nie wiem co mi do głowy przyszło, wziąłam tego kapcia i tak w tą rozetkę puk, 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 a tam pszczoły z ula wyleciało ich chyba z 200 sztuk i tak stanęłam. Patrzę, od razu mi się Agnieszka przypomniała. Ja mnie, to jest chyba zemsta Agnieszki za te muchy, co się śmiałam. I też za odkurzacz. Pół nocy klapałam muchy. Wiecie co? To słuchajcie, jest... tutaj Luminka mówi, czytajcie komentarze. Luminka, bardzo przepraszamy, bardzo, bardzo. Mi chyba w ogóle utknęły te komentarze. Tutaj ktoś pyta, Monika Usk, zapytam póki okazja. Posadziłam drzewka nektarynę i brzoskwinie 3 tygodnie temu przy temperaturze plus 5 stopni. Teraz mrozi i śnieży u nas. Czy drzewa się przyjmą?
One się przyjmą na pewno, tylko bardzo dobrze jest drzewo obłożyć przy korzeniu obornikiem, dużą ilością obornika. Jeżeli nie macie obornika, słomą, można też zrobić takie, że drzewka, dużo ludzi, jak się boi wymarznięcia, robi takie chochoły słomiane. To zabezpiecza, ale ono nie powinno. Tak, liśćmi, czy nawet agrowłókniną zimową. Taka rodzinka to skarb, całujemy, pozdrawiamy ze Szczecina, pozdrawiamy serdecznie, witamy kolejne osoby. Monika, zapytam, póki okazja, posadziłam, a to już czytałaś. Ja chciałam w ogóle powiedzieć pani Grażynce, dziękuję bardzo też za dobre słowa i tutaj pani Marii Schabek, tak, dobrze mówię, pani Maria Schabek. Pani Mario, życzę pani bardzo dużo zdrowia przede wszystkim. Na pewno te osoby, które tutaj też piszą o sobie, będę pamiętała o nich i modliła się także za was, gdzie wy także oddaliście swoje serducho dla mnie. Dziękuję jeszcze raz. Chcę też odpowiedzieć Sylwii na pytanie. Sylwiu, tak, fotografuję. Zajmuję się ornitologią, to mnie bardzo fascynuje. Lubię też wędkować, tak jak wcześniej powiedziałam, ale bardziej moje serducho jest ku fotografii. Jeszcze nie mam na tyle odwagi, żeby, nie wiem, założyć jakiś kanał na YouTubie czy cokolwiek. Nie mam Facebooka, nie mam Instagrama, na razie nie mam niczego, ale może wszystko trochę, przed tobą. Wszystko przede mną. Zobaczymy. Tak, no bo Sylwia też tutaj dokumentuje swoje podróże, wycieczki i też ma kanał, na którym pokazuje. No, niektóre zdjęcia naprawdę bardzo fajne, także. Większość zdjęć, zwłaszcza chmury. Jaka tam chmury. Chmury i kościoły. Tak. Też. A kit z komentarzami, opowieści są fajniejsze. Nie, wszyscy jesteście bardzo ważni, wszystko jest, jest tak. Bardzo ważne. Nie zawsze mamy czas, żeby odpowiedzieć. Teeny Ward, Reniu, jak poznałaś się z mężem? Jak on z tak daleka? Jakie tradycje świąteczne wniósł do waszego domu? Ja męża, ja się śmieję, pojechałam na wakacje i się przyciągnął za mną, jak taki, wiecie, ogon za psem. Tak się zawsze do męża śmieję. Ale faktycznie pojechałam na wakacje, tam go poznałam. No coś pyknęło od pierwszego razu i w zasadzie no wiedziałam, że to jest ten i chyba mąż tak samo, bo dosyć szybko żeśmy weszli w związek i po prostu jesteśmy szczęśliwi po dzień dzisiejszy. Jakie wniósł tradycje wigilijne? Na pewno miód. U nas nie było tradycji miodu na stole wigilijnym, a mąż wniósł. Wniósł też sos z prawdziwków suszonych. Przepyszny i to jest po dzień dzisiejszy już takim chyba świętem, nie mamo? Mamusia znowu tutaj przyszła, zawitała, więc zaprosimy. No to choć powiesz ty może też, jak było u ciebie jeszcze. Już se tam rozmawiamy. Za dawnych, ale ty też chodź. Także tutaj to, jesteście kochani, wszyscy pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, dobry wieczór, uwielbiam panią oglądać, nie umiem się doczekać nowych filmików. Zawsze czekam z niecierpliwością. Dziękujemy, więc już dzisiaj zapraszamy na jutrzejszy film, który z Krzysiem robiliśmy wczoraj w salonie masażu, który znajduje się tu w mojej miejscowości. Wszystko jest wytłumaczone, pokazane nawet, jak Ania masuje, także myślę, że będzie to odcinek ciekawy. Dosyć długi, ale naprawdę warto obejrzeć go, bo też dowiecie się, jak wiele chorób wyleczyć tutaj. Lubinko, bardzo proszę ciebie, weź ponów pytanie, bo tutaj prosisz o odpowiedź. Czy pani kobieta z zachodu mogłaby mi napisać komentarz? Proszę dużo, to dla mnie znaczy. To moje mini marzenie. Weź proszę jeszcze. Luminko, napiszę ci komentarz. Już nawet wejdę na twój kanał. Przejdź na kanał, tak? Tu Krzyś mi musi pokazać. Dajemy subskrypcję. Kanał Luminki. Jest subskrypcja. Zaznaczam sobie dzwoneczek. Wszystko. Jest dzwoneczek i napiszemy komentarz dla Luminki. Czekaj, jak wejść na filmy przesłane? Ja tutaj shortsy, taka. Same shortsy są. Masz, Luminko, same shortsy chyba, tak? Tutaj muszę wejść? Tak. Krzysiu? Zresztą mogłaś pod ikonką wejść. Ojej. Bo to gdzieś było. Czekaj, ale bym chciała najnowszy, żeby napisać. No to najnowszy masz u góry. Tu masz. Ten jest najnowszy, tak? Tak.
Łapeczkę w górę damy. Tak, ale komentarze są wyłączone, więc... Masz wyłączone komentarze, Luminko, także dałam Ci łapeczkę. Jest łapeczka. Pozdrawiam Cię tutaj, buziaczki dla Ciebie, wszyscy. Tutaj pozdrowionka dla Luminki. Słuchajcie, ktoś tutaj zadał pytanie Już, ja przechodzę sobie do pytań, bo weszłam... Które pytanko? Co sądzicie o modzie na jedzenie muchomorów? Ja się nie wypowiem. Ja się wypowiem. Słuchajcie, powiem tak. Bez nadzoru, jeżeli nie macie jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, absolutnie, kategorycznie nie. Nie to zbyt jeszcze ryzykowne. Raz nie. Ale muchomory, to jest fakt, mają właściwości lecznicze, ale nie wolno pod żadnym pozorem samemu eksperymentować. Jeżeli nigdy tego nie robiliście, nie macie żadnego doświadczenia, nie zbierajcie, nie suszcie, nie róbcie nalewek, bo możecie naprawdę doprowadzić do tragedii, ale są one naprawdę cenne jako lek. Niewłaściwie spożywane mogą doprowadzić do halucynacji, do ostrego zatrucia, nawet do jakichś takich bardziej poważnych uszczerbków na zdrowiu, zniszczenia wątroby. Może ktoś być uczulony na któryś składnik, więc... Może Renia jeszcze przeczytam. Pan Adam Koc. Witam. Jaki korzeń pomaga na bolerioce i czy pani by miała do wysłania? Korzeń szczeci niestety nie mam. Wszystko rozesłałam. Narobiliśmy z Edziem dosyć dużo tej nalewki, ale wszystko rozdaliśmy już, także no niestety nie mamy. Korzeń szczeci pozyskiwany. Można sobie pozyskać. Tak, jest ciężko ją pozyskać, ale powiem tak, że teraz do momentu intensywnego wzrostu stożka korzeń szczeci ma najwięcej właściwości. Lukos 1221, a Krzysiu to jakie okolice Podlasia? To jest właściwie, czekaj, można powiedzieć, zachodnia część Mazowieckiego, bo to jeszcze jest Mazowsze, ale okolice Łomży. Witam kochani, no kurczę, co wy w sobie macie, że lepiej was się ogląda niż telewizję, ściski dla was, no chyba to, że jesteśmy apolityczni, w ogóle nie uprawiamy polityki, no i rodzeństwem jesteśmy, nie to, że nas polityka nie interesuje, bo śledzimy co się dzieje, ale nie wypowiadamy się, szanujemy każde zdanie i wszystkich. Beta, Agnieszko, niech Ci Pan Bóg prowadzi i Matka Najświętsza, Bóg zapłaci. Dziękuję. Pozdrawiam z Olsztyna, warmińsko-mazurskie. Jesteście cudowni. Życzę Wam dużo zdrowia i samych pomyślności. Dziękujemy, dziękujemy i wzajemnie bardzo. Wam przede wszystkim. Przemek Lukas, powiedzcie, co to EMY i gdzie kupić i jak zrobić. To mów Krzysiu. EMY to ja zapraszam na mój kanał, czyli Crispol Farm. Tutaj możecie u Reni w polecanych kanałach sobie zajrzeć. My tak w skrócie mogę powiedzieć, że to są wyselekcjonowane szczepy bakterii. Ja tam tak pokrótce opowiadam w kilku filmach na temat, wypowiadam się na temat temów, także zapraszam na mój kanał. Ja z Warszawy, ale dodałam potrawę mojego męża z innej dzielnicy, a zupa barszcz czerwony z białą fasolą, kocham. Są różne potrawy na Wigilię, na przykład jest kutia, to już jest taka bardziej chyba potrawa regionalna ze wschodu. Tylko teraz nie wiem, czy z Białorusi, czy z Ukrainy, tutaj nie chcę popełnić faux pas, ale to właśnie z tamtych regionów i u nas... W moim domu nie ma tradycji jedzenia kuti, ale już u mojego kuzyna, tak? Bo tam rodzina była właśnie mieszana polsko-ukraińska i ta kobieta, właśnie babcia mojego kuzyna była Ukrainką i ona kutię robiła. Pani Reniu, jest Pani super w zbieraniu grzybów, no i te 200 zł znalezione, pozdrawiam. Z pięknej Italii. Powiem tak, grzyby kocham zbierać. Te 200 zł była dla mnie taka radość. Wiecie co, bo chciałam komuś pomóc i niestety była potrzebna większa kwota tych pieniędzy. Nie miałam tyle, żeby sama przekazać. No i te 200 zł, ja się po prostu popłakałam, bo ja dzień wcześniej prosiłam Boga, jak mogę tej osobie pomóc. I wiecie, że tyle, ile mi brakowało, tyle właśnie znalazłam. Ja po prostu płakałam. Nie chciałam tego na filmie mówić, bo nienawidzę robienia czegokolwiek na pokaz, ale jestem przeszczęśliwa, bo
Ile poprosiłam, tyle się znalazłam. I teraz ja coś powiem od siebie. Mogę prosić o głos, więc powiem wam tak. Któregoś razu, gdy Renia wracała ode mnie na dworcu, podeszła do nas starsza kobieta. Chciała sprzedać bodajże jajka. Nie pamiętam dokładnie. Ogórki wtedy. Jajka. Jajka były na to było rynku. Zimą. To było zimą. No nieważne, mniejsza z tym. W każdym razie no, Renia mówi, jajka, że ona ma swoje jajka i 600 km nie będzie wiozła. I kobieta mówi, że ona nie ma pieniążków i tak dalej. I słuchajcie, Renia wyjęła pewną kwotę pieniędzy, ale najciekawsze było to, że to się wszystkim udziela. Dobro się udziela i to jest taki łańcuszek. Stała, obserwowała nas para Czeczeńców. Czeczenów. Generalnie. Czeczenów. Mhm. Obserwowali, porozumieli się ze sobą. Ten mężczyzna poszedł, bo to była para, podszedł do tej kobiety i też wręczył jej pewną kwotę pieniędzy, więc Renia o tym nie mówi. Ja byłem świadkiem tego znaczy, zdarzenia. Ja nie lubię tego mówić, bo... Ale jesteś bardzo skromną osobą, więc tutaj czasami czytam różne komentarze i ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie wiecie, a się wypowiadacie. Nie, tu nie ma ten... Ja nie chcę nikogo krytykować, tylko chcę powiedzieć, że wszystko do nas wraca. Wystarczy poprosić, jeżeli jesteśmy naprawdę w takiej dobrej komunikacji z Panem Bogiem. Może niektórzy nie wiedzą, to jest wasza sprawa, ale jeżeli jesteśmy w dobrej komunikacji z Panem Bogiem, naprawdę można wiele uzyskać. Znaczy ta kobieta to była starsza osoba i tak się złożyło, że... Nie wiem, no miałam okazję dwa razy ją spotkać, będąc w to pierwszym razem miała ogórki. Tak. Chodziła w rynku, znaczy na rynku w Łomży i ogórki sprzedawała. Brakło jej na leki i faktycznie, jak ja się później rozeznałam, ta kobieta bieduje, cierpi ogromną biedę i też podeszła do nas, miała popakowane po 3 ogórki. I z płaczem, czy kupimy, bo jej brakuje do leków. Mhm. Ja wtedy wzięliśmy wszystkie ogórki od niej, wyciągłam pieniądze, dałam jej, ona dosłownie, uwierzcie mi, ja się czułam tak skrępowana, bo ona chciała nas całować po rękach i... No ciebie. To było... Do dzisiaj jakoś mi to... I drugi raz właśnie spotkaliśmy ją, jak już wyjeżdżałam od Krzysia, odwiózł mnie. I też ta to sama było po kobieta. Roku już. Tak, to było po jakimś czasie i ona jajka i chodziła na tym dworcu od ludzi do ludzi. Nikt nie zwracał na nią uwagi. I później faktycznie jak dałam, to rzeczywiście ci Czeczeńcy i później jeszcze ktoś podszedł i tej kobiecie dali te pieniądze. Tak, tam jeszcze później dalej. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za życzenia od wszystkich. Tutaj pani Zofia z Kazimierzem. Bardzo wam też dziękuję. Dziękuję wszystkim przede wszystkim za ten spokój taki, który wy mi tak naprawdę dajecie też. Jestem po prostu mile i pozytywnie zaskoczona. No jest łatwiej. Chciałam wam też jeszcze powiedzieć taką... Teraz jak byłam przed operacją, to było miesiąc temu, w sumie już mija operacja, byłam na sali z dziewczyną, która w ogóle nie była wierząca i dzień przed operacją ona mówi, już się poznałyśmy, ona mówi tak, Aga, wiesz co, ja się boję. Ja mówię, nie bój się. I miałam na ręku różaniec, tak jak tutaj też mam, bo miałam dwa. I mówię, wiesz co, Asiu, weź ten różaniec, założyłam jej na rękę, ale z tego tytułu, że nie można już później, przed operacją już mieć nic, ściągnęłam jej ten różaniec i wiecie, co ona zrobiła, jak ją przywieźli już z sali operacyjnej, ona mówi tak, Aga, jak już się ocknęła, ja po prostu byłam tak poruszona, ona mówi, Aga, podaj mi proszę te koraliki, ona wzięła i mówi, a umiesz się modlić? Ja mówię, tak. I zmówiłyśmy Ojcze Nasz. I to było takie niesamowite, słuchajcie. Dla mnie też takie doświadczenie. Aż mam łzy w oczach. No. No są takie. Wiara czyni cuda. Jednym słowem można to podsumować. Tu już nie chodzi. Tak, nie trzeba, znaczy ja mówię tak, nie ma, przynajmniej dla mnie, podziału na ludzi wierzących, niewierzących. To jest sprawa indywidualna. Kocha się każdego człowieka. Ważne, aby niejednokrotnie człowiek niewierzący ma większe serce niż ten wierzący. No taka jest prawda i tutaj musimy się szanować. Tu jeszcze jest pytanie, korzeń szczeci można kupić w aptece albo w zielarskim sklepie. Tak,
tylko też nieraz ktoś mi tam napisał, że nie ma ten korzeń mocy. Zależy, jak on jest pozyskany, bo często w jakim okresie? Tak, często korzeń jest pozyskany w fazie strzelania w pęd albo w fazie kwitnienia. Niestety on nie ma właściwości. Tutaj odpowiadam też na kolejne pytanie. My jesteśmy przyjaciółmi, brat, siostra. Tak. Po prostu jesteśmy razem. Witam i pozdrawiam Was serdecznie. Jak mija Wam niedziela, Reniu i Krzysiu, Agnieszko? Cudownie, byliśmy dzisiaj na Wydmach. No. Nagraliśmy film. Film, myślę, fajny, bo tak połowa filmu jest nagrana 4 miesiące wcześniej z Agnieszką, a dzisiaj nagrywaliśmy to samo miejsce 4 miesiące później, już we trójkę. Ten film się pojawi, nie wiem kiedy, bo jest lada dzień poniedziałek. Lada dzień jutro na pewno będzie film z salonu masażu, na który chodzi również moja mamusia i dlatego śmiga jak taka koza 18-letnia. Jak ją tam wymasują, no to ją nic nie ima. Tutaj są pozdrowienia z Chicago, Janina Mazik. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. W ogóle pozdrawiamy wszystkich. Tutaj widzę, że wszyscy tak twardo się trzymacie. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest bardzo miłe dla nas. Bo my wszyscy jesteśmy tutaj jak rodzina. Dokładnie. Tu są naprawdę osoby z wielkim sercem. Wczoraj dostałam telefon, który mnie naprawdę wzruszył, ze Stanów Zjednoczonych. Ja mówiłam Wam skąd, bo już umknęło mi znowu. Nie pamiętam. Tutaj nawet nie pamiętam już imienia, bo ale to było tak miłe, że Polonia po prostu prosi o filmy z Polski, o pokazywanie przyrody, o pokazywanie swoich stron, drewnianych domów, opowiadanie o tradycjach. Ja wiem, że za granicą się tęskni za domem, bardzo. Zwłaszcza osoby, które były wychowane w Polsce od dziecka, a z wiekiem wyemigrowały z różnych powodów, za chlebem, za rodziną, szukać lepszego życia i tęsknią za krajem. Także cieszymy się, że możemy chociaż tak w takiej małej pigułce, w takich tych prostych naszych filmach gdzieś tam Wam to przekazać. Leszek Sroka, Reniu, a są jeszcze grzybki u Ciebie? Są! Dzisiaj jeszcze, wiecie co? Dzisiaj było -2, cały dzień się utrzymywało. Noce mamy z przymrozkami, a my się śmiejemy, że chyba, wiecie co? One są, ale już nie rosną. Tak, one są zamarznięte, ale zróbmy jutro cyrk, idziemy na grzyby. Chociaż na godzinę, słuchajcie, ja mam, na pół godziny. Mam zrobione zdjęcie grzybka i ma taki stożek z lodu na kapeluszu. My też porobiłyśmy zdjęcia z Agnieszką i te grzyby normalnie takie z tą wodą, ale jest ich jeszcze, uwierzcie mi, dużo w lesie. Podejrzewam, że jak we trójkę byśmy poszli na pół godziny, to wiadro 20-litrowe natargamy jeszcze tych grzybów. No zobaczymy. Może jutro pójdziemy. No ja odpowiem Sylwii może, bo Sylwia tak, Agnieszko, tak bardzo się bałaś tego live'a, a kamera cię kocha. Ja mówię, Sylwia, ty nawet nie wiesz, jaka jestem, tu siedzę zestresowana, a jutro chyba wszystkie mięśnie będą mnie bolały. To jutro pójdziesz do Ani na masaż. Posłuchaj, to teraz Sylwia, ja Ci odpowiem. Pamiętasz, o czym zawsze rozmawiamy? Do czego ja Ciebie motywuję? Także odwróć to. I pytanie jest fajne. A babcia z dziadkiem zaakceptowali fakt, że mają dodatkowe dwoje dzieci? A nie widać było. Babcia najbardziej. Babcia się śmieje, że jej się... Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze? Ja nieraz tak jak siedzimy, nawet dzisiaj tak siedzimy przy kawie i ja mówię tak, no to kurczę, babcia... Dziadek, która z Was na lewiznę poszła? W końcu jak to jest? To był wspólny dorobek. Ty jesteś starszy, więc no ja jestem... Boże, cicho! 3 tygodnie starszy. Tak, ale ja jestem... Staruszka ze mną. To ja jestem z prawego łoża. Ty w takim razie byłeś przed, Agnieszka po. Rozbierze to ktoś? A już rozumiem, dlaczego tutaj bez flachy nie już rozbierzecie rozumiem. Tego zabuca. Ja może odpowiem. Lukos 1221. A czy pani Agnieszka ma lornetkę do obserwacji ptaków? Przede wszystkim Agnieszka, nie pani Agnieszka. Tak, ale my tu powtarzamy. Tak, mam lornetkę Delta Optica. Jestem bardzo z niej zadowolona, więc
jest. Pani Reniu, może Pani coś podpowie? Mam mamę po białaczce, wysiadają jej płuca. Ma zero odporności. Jakie zioło poleciłaby Pani na poprawę odporności? Powiem tak. Fajnie jest się skontaktować z dobrym naturopatą, bo ja to zioła, wiecie, tak amatorsko, nie? Ale ze swojego takiego, jak to powiedzieć, uciekło mi słowo, doświadczenia, mogę Wam polecić wilka kory, produkty wilka kory. To są zioła peruwiańskie i mojego tatę na przykład te zioła uratowały. Mój tata już 30 lat jest po amputacji nerki. Diagnoza nowotwór najzłośliwszy z możliwych. I później myśmy tą wilka korę sprowadzali z mamą. Brał 4 lata chyba, mamo, tak, nie? Tak, tylko to musielibyście zdobyć sobie numer telefonu. Jest u nas jeszcze nie gdzieś. Ma, już nie mamy? Nie ma. Ja postaram się, słuchajcie, ja postaram się odnaleźć ten numer i to jest do centrum, które mieści się w Polsce. I teraz tak. Najprawdopodobniej będą prosili o przesłanie całej dokumentacji medycznej. Zbierze się konsylium naturopatów i oni na podstawie diagnozy dobierają zioła. Naprawdę tu polecam, bo wielu osobom wilka kora to jest jeden produkt. Tam jest na przykład Sangre de Drago. Tatuś brał Sangre de Drago. Tych produktów jest dużo na każdą, ale to mówię, postaram się odnaleźć numer telefonu. Jeżeli go znajdę, to tutaj pod live'em dam w opisie i przypniemy w komentarzu. To już tutaj technik to zrobi. I teraz tak, jak tu Was nie kochać? No my też Was kochamy. Kochamy Was wszystkich. W ogóle dziękujemy, że wszyscy cały czas jesteście. Bardzo dziękujemy. U mnie kuti nikt nie chce jeść, przesłodzona. No właśnie ona jest, dla mnie to jest taki ulepek. Ale znowu ja u mnie... Ja lubię słodkie. O tak, wiecie co? I zobaczcie jaki to jest paradoks. Chudy jak patyk, ale cukierki, powiem Wam, że ja nie nadążam kupować. Kupię kilo, kupię wypominasz dwa. Wypominasz mi? Nie, absolutnie. Jakbym Ci wypominała, to by ten dzbanek nie był pełny, a on jest wiecznie pełny. Ty czerpiesz jak... Jak to w tych czasach biblijnych było, rozmnożenie wina. Tak samo u mnie się cukierki rozmnażają. Dobrze, nie zauważyłeś tego? Tak, on chyba tylko słodyczami, a suchy jak patyk. Ma dobrą przemianę materii. A ja nie, jem ja po prostu jem słodkie i jem kwaśne, tak sobie zmianuję. No ty się zmianuję. Tak. Cytrynkę czasami zjem. Ale wracając tutaj do tej kuti, u mnie kuti nie ma, ale za to obowiązkowo są pączki na Wigilii. To jest taka tradycja już. Z Robczyc. Pozdrawiam Robczycę. Niedaleko Robczyc mieszka mojego męża brat. O, pięknie. Tak. Słuchajcie. Oglądamy Was z żoną od dawna. Renia, jesteś naszym ogromnym profesorem. Nie, ogrodowym profesorem. Nie. Ja profesorem na pewno nie jestem. Nie jestem nikim wyjątkowym. To są po prostu rzeczy, które u mnie się sprawdzają, gdzie zasłyszałam u kogoś. Dowiedziałam się. Ja ogólnie jestem ciekawa świata, czytam dużo książek, dużo artykułów i tak no chcę się podzielić z tym, co się u mnie sprawdza, chociaż może nie każdy się z tym zgadzać, ale u mnie się sprawdza, więc się dzielę z tym. Ja jeszcze może Lukos odpowiem, że on tutaj powiedział, że zapytał o lornetkę. Ja używam tej Delty Optiki i jestem z niej zadowolona, więc polecam. Wypróbuj. Maria Gawęda, Renatko, pragnę zdobyć Twój numer telefonu, proszę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Maria. Będzie podany w opisie tego live'a i przypięty w komentarzu, tylko proszę o umiar. Tak, nie gniewajcie się, ale SMS-ów potrafi mi przyjść nawet i 60 dziennie. Uwierzcie mi, kochani, ja nie jestem w stanie. Także tylko w nagłych, takich pilnych jakichś sytuacjach, bo... Prawda. Wysiadam, po prostu wysiadam. Ja się już do Agnieszki śmieję, że będzie mi ogarniać SMS-y chyba. Wiesz co, mogę być Twoją sekretarką. Nie ma problemu. No chyba, tu będzie sekretarz, tu będzie sekretarka, bo inaczej kto ja... Kto będzie robił? Nie no, o właśnie, kto będzie robił? Eciu, nie słyszę.
Także numer będzie przypięty. Witam całą rodzinkę. Pozdrawienia z Siedlec, Chodów. Ahoj, ahoj! Siedlec to tam bliżej mnie. Ahoj. Danusiu, dziękuję. Ahoj to jest takie pozdrowienie marynarskie chyba bardziej, nie? Mi się to zawsze... No po czesku. No po czesku, ale marynarze chyba też tak ahoj, nie? Agnieszka. Ahoj, no marynarze. Tak. Ahoj, nie? Tak, tak. Ale oni dodają jeszcze kocham marynarze. Kocham szanty. Jak ja kocham szanty. Będę się modlić za ciebie, Agnieszko, aby pobyt w szpitalu przebiegł w spokoju, pokoju i doprowadził do wyzdrowienia. O, 6 tygodni to trochę czasu. Kluski z makiem są pyszne. Przy was dawno się tak nie uśmiałam, a mam dzisiaj ciężki dzień, bo choruję. Zdrówka życzymy. Kochana, popatrz na te nasze uśmiane gęby. Każde z nas jest chore. I to naprawdę Agnieszka jest bardzo chora. No zobaczymy, na razie ja tutaj nic nie mówię. Zobaczymy, co będzie ze mną. Ale ja chora, no chyba, kurczę, wiecie co? Nogi by mi musiało odjąć i ręce, żeby mi ja powiedziała, że jestem chora. Nie ma takiej opcji. Dokładnie. On też już jest chory, Krzyś. Także moi rodzice są osobami chorymi. Ale no, kto na nas popatrzy, to powie chora. Także słuchaj, życzymy ci takiej wiary i optymizmu. Każdą chorobę można pokonać radością, takim podejściem do Irena życia. Irena Szymura, witam was pod Rybnika ze Śląska. Serdecznie pełen komplet rodziny pozdrawiam i przyjaciół. Jak miło czuję się, jak kiedyś u mamy z rodzeństwem. Też tak było wesoło. Znam tą komunikację z Bogiem. Zgadzam się z tym, co Krzyś mówi. Pozdrawiam z Konina. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich pozdrawiamy. Wszystkich nowo przybyłych, wszystkich czy obecnych. Wiecie, czy nie wiecie, jest wspaniała trójka w necie. Bardzo pięknie się wspierają. Wow! I nam dużo porad dają. Wszyscy bardzo ich kochamy i na więcej czekamy. Dziękuję. A kiedy to teraz będzie to więcej? O, nie wiem. A ja wiem. Kiedy? 6 stycznia. Na ślub. Na ślubie. Tej oto młodej pary. Słuchaj, na głowie stanę, a będę. To choćbym cię miała na noszach tu przytargać, to ty będziesz. Krzyś, piszesz ja się na to? Będę. Będę, bo tutaj te dwie butelki stoją. On jak zobaczył ten rocznik, to będę. Tak, ja będę. I co chwilę, spójrzcie sobie teraz, jak on co chwilę w tą jedną stronę tylko patrzy. No to mamusia siedzi. Mamusia! Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie Elbląga z Cieszyna. My też pozdrawiamy. Pozdrawiamy całą Polskę, całą Europę, cały świat. Wszystkich was serdecznie pozdrawiamy. Zdębna. Renia, jestem z Dębna. Mieszkam wraz z żoną w Szczecinie. To trzeba przewinąć, bo to jest twoje chyba... okolice znam. Mam rodzinę w Dębnie, Sarbinowie. Poczekaj, w Kostrzyniu jesteście kochani. Serdecznie i dobrze, a dobro wraca 100 razy. Czego wam życzę? Dziękujemy. Mamusia też dziękuję, bo tutaj siedzi. Dziękuję ślicznie. No Dębno to jest miasto, w którym... bo ja mieszkam, można powiedzieć tak... Jest Dębno, Kostrzyn, a ja w takim trójkąt jechać, to ja sobie tutaj mieszkam przy Odrze, w spokoju i no w zdrowiu, można powiedzieć. I w zasadzie Dębno i Kostrzyn to są takie miasta, które nawiedzam najczęściej. Reniu, bo nie zdążę. Pozdrawiam z Cieszyna, pozdrawiam z Łodzi, pozdrawiam z Gdańska. Ja wszystko Kanady, widzę. Pustkowa. No nie będziemy czytać, kochani, ale pozdrawiamy wszystkich. My też Kanada. Kanada. Znowu Francja. Nie byłam Kanada. No. Kocham Kanadę. Nie wiem dlaczego. Ja to zawsze podkreślam chyba za tych Indian, bo nie tępili ich, jak była rzeź Indian, to oni mieli taką wolną drogę do tej Kanady. Kanada ich przyjmowała. A pozdrawiam z Pustkowa. Andrzej Tycia, gdzie jest Pustkowo? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, gdzie jest Pustkowo. W jakim województwie jest Pustkowo? Nie wiem. Pozdrawiam was z Wielkopolski. Jaką odmianę marchwi, Reniu, polecasz?
w 100% flake. Jest marchwią taką, która nie twarda jest, nie łykowata jest w środku. Ja właśnie miałam flake i mimo, że porosła mi taka monstrualna, jak widzieliście, to ona jest soczysta. Jest odporna na warunki atmosferyczne. Fajna jest karotka, aczkolwiek karotka jest już taka mniej odporna na to wszystko. I w tym roku wytestowałam z Agnieszką, kupiłaś mi nasionka na taśmie, pamiętasz? I te na taśmie to gorzej rosną. Na taśmie generalnie to jest porażka. Tutaj są pozdrowienia z Francji, byłam. Pozdrowienia z Mazowsza, z Rzeszowa. Spod Rzeszowa, pozdrawiamy. Tutaj też jest pytanie, czy mama robi na drugach. Nie. Nie, robiła. Pozdrawiamy również z Białegostoku. Wadowice. Wadowice i te kremówki papieskie. Chciałam wam powiedzieć, że już dostałam odpowiedź. Pustkową nad morzem między Popierowem a Trzęsaczem. Trzęsacz. A jak tam ten zamek zdjęcia w Trzęsaczu, bo on tam się... Tam są ruiny, to nie tak, jest zamek. Znaczy tak, tak, ale tam cały czas pod ten, nie? My jeździmy nad morze do tego. Do Popierowa? Nie. Do Międzywodzia jeździcie. Ja tu odpowiem na pytanie. Witam Super Trio. Proszę o poradę. Po podaniu ususzonych warzyw, tak zwane jarzynki do wywaru, robi się on gorzki. Warzywa od gospodarza suszone w piekarniku. Nie wiem, gdzie może leżeć problem. Mogą być nawożone sztucznie, może być przyczyną susza, nie dostały odpowiedniej ilości wody i będą gorzkie. No co tu może być jeszcze przyczyną gorzkości? A surowe? Surowe, niesuszone, jak smakują. Surowe, niesuszone, jak smakują, no ja myślę, nie? Że tutaj chyba problem leży po wynawożeniu i zabezpieczeniu tych... Tak. Tych warzyw, także no nie chcemy tutaj nikogo na żadną minę wpuścić, ale ja bym spróbował na surowo tych warzyw. O, pozdrawiamy Leszek Soroka. Pozdrowienia spod Wawelu. Pięknie. Jak tam smog? Jeszcze się trzyma? Wawelski. Pani Eli Ochockiej życzę bardzo dużo zdrówka. Jest po operacji, woreczka życia. Cudowną rodzinkę pozdrawiam z Kościerzyny. Cudowne spotkanie, jak u mnie, gdy zbiera się cała rodzina u dziadków. No jest wesoło, powiem szczerze, jest wesoło, jak my się tak tu wszyscy spotkamy. Oj, oj. Berlin pozdrawia, pozdrowienia są z Ukrainy. Jesteście oj, super. Jest was, jestem. Dziękuję. A nie wiem właśnie, czy z Ukrainy. Uka. Uka. Z Anglii. Ja jestem no po dobra, operacji. Jestem blondynka. Jesteś. Fakt, blondynko. Chociaż ja teraz też. Ja mogę być blondynką, bo ty to już siwa jesteś. A gdzie ty brała? Mamusia już przy nas osiwiała, zobaczcie. Ja mam to po przy nas osiwieje. Ja całkiem siwa. Osiwiała. A tatusiowi coś włosy ostatnio wypadają. Pozdrawiam z Belgii, Poznań. Nie, no to tak, widzę, że mamy tu całą Europę. No. Tak, czekajcie. Bo tak, nie, dobrze jest. No, dobrze pani Małgosiu. Mam Małgosia, no teraz właśnie będę w Poznaniu te parę tygodni. Pozdrawiam. Ale wiecie co? Jak mamusi tak się dzieci rozmnożyły, to starczy ci emerytury na wnuki? No nie wiem. Słuchaj, ja cię nie planuję. No ale już mamy przecież. No. Wspólnych jest, czekaj, mamy szóstka. Sporo, tak. Babciu. Czy my robimy? Jak tam twoja pończocha? Musimy zobaczyć, gdzie babcia skarpetę ma. Boże, ma dziurawę. Nie, ona ceruje. Babcia umie cerować. Ale zawsze po, a nie przed. Ja umie cerować. Ale babcia zawsze ceruje po tej, po emeryturze, a nie przed. Babcia, kiedy cerujesz? A kiedy ty masz emeryturę? Kiedy ty masz emeryturę? Bo ja nawet... Mama, nie przyznawaj się w ogóle. Nie, bo... nie. A może trzeba ci tam posprzątać w pokoju? Nie, nie. Agnieszka, może jutro? Nie. Może znajdziemy tą skarpetę? Ja to jedną ręką mogę. A ja drugą. Krzysiek, nie. Ty, my będziemy pod szafą, a on będzie na szafie. Ja mam wszystkie sprawy. Ale spaliliśmy już.
Spaliliśmy już wszystko, bo żeśmy powiedzieli, ty babcia już chodź, 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 poszła skarpetę schować. Słuchajcie, tutaj Agnieszko i Krzysiu, kupcie Reni czapkę, ponieważ takie zimno, a Renia w czapce z własnych włosów. Ale nie! Powiem wam, że dzisiaj miała czapkę. Miałam czapkę, nawet mam zdjęcia gdzieś porobione. Ta czapka z własnych włosów to jest moje... To moje... Co twoje? Moja sprawka. Norwegia. Ja cię nie wyskubałam. Nie, moja sprawka. Norwegia to w sumie kolejne moje miejsce na mapie, które chcę odwiedzić. Zobaczcie, kochani, to jest zdjęcie z dzisiaj, jakie żeśmy sobie zrobili. W czapkach. W czapkach. Wszystko troje jesteśmy w czapkach. Także jest czapeczka. Moja ulubiona. Lubię takie właśnie czapeczki. Takie żeśmy sobie dzisiaj właśnie zdjęcia robili, ale zobaczcie, jaki ten pan jest dumny. Tego to ja nie widziałam. No to. Jaki on jest dumny. Od razu ci wzrostu przybyło. Także dzisiaj mieliśmy pogodę piękną. Tutaj tak opokażemy kilka zdjęć z naszego niedzielnego wypadu. Będzie właśnie odcinek też. Pięknie dzisiaj u nas było, mroźno. Byliśmy w pięknym miejscu, które jest niedaleko nas. No wiem, że tutaj teraz to tak nie odda klimatu, nie? Ale... Także czapkę mam. Słuchajcie, tutaj właśnie są z Norwegii pozdrowienia. No, widzę właśnie Ancji. Widzimy was wszystkich i naprawdę duże serducha dla was. Chyba nawet i z Brazylii było. Chyba tak, tak, tak. Ewa B. Wariat jesteście. Ala Alenka, Krzysiu błogosławiony między kobietami. No ba, on jest teraz wołysiał. A to po prostu zrobiłem sobie dużo miejsca do całowania. Tylko która z nas się odważy? Ja nie. Babcia będzie całować! A kto na to dziadek? A dziadek mówi, że nie widzi, bo są okulary. Ale sobie nie mogę, głowa mnie rozbolała, głowa mnie boli. Ale babcia, patrz, wróciła. O. Skarpetę schowała i wróciła. Wróciła do lasu. A Krzysiu, a już ja rozumiem, co to jest. Krzysiu się ma smarkać. Ale Krzysiu się ma. Wyzbędę się wszystkich chorób. A to ty chorowałeś, a mówiłeś, że jesteś zdrowy? Alergia. Ja bym chciał, że mam wszystko sprawne, ale mówię, alergia. Słuchajcie! On ma wszystko model sprawny. Od kilku lat nieużywany. Trochę przerzedzony. Nie, to jest w dobry, w słusznym celu. Sprawny. On jest sprawny. O Boże, wariacie. Na mądrej głowie włos nie siada. Nawet mucha nie siada. A mnie tak obsiadł ten włos obficie. Słuchaj, tutaj śmiechy śmiechem, ale tutaj tak, Elżbieta da, surowe warzywa są w porządku. Temperatura suszenia, proporcje, a temperatura wiem. Suszenia? Nie, no to tu pisze, że temperatura suszenia jest wszystko w proporcji, w porządku. Dlaczego są gorzkie? Ciężko powiedzieć. No prawdopodobnie było coś tam podsypane. To wtedy warzywa są faktycznie gorzkawe. No tutaj się nie będę wypowiadał, bo ja się nie spotkałem z czymś takim. Tutaj pani Janinko. Śmiech to zdrowie. Surowe. Aha, tutaj to już doszliśmy. Danuta. Jesteście lepsi od kabaretu. Tak. Danuta Tylenia, pozdrawiamy serdecznie z Suwałk, pozdrawiamy. Krzysiu, miodem czoło do krów, poroć język po budzie cebulki i mają włosy wyrosnąć. Agnieszka, miód u mnie jest, jutro go wypadniemy. Smarujemy do miodu. Ja wam tego nie daruję, słuchajcie. I do Fiony go wyszli. Jutro ja wiem, co będzie. We Pszczymie zaczął. Jeszcze podejrzewam, że i Franek dołączy. Chociaż on słodkiego nie lubi.
mój Boże. O, teraz to poniżej pasa. Poniżej pasa cię lizać nie będę. Tyle po głowie. Ale ja kłódę mu chleb na myśli. Ja? Nie. O Jezu. Nie, nie, no ja już chyba kończę. Chyba czas na mnie. Nie, no gdzie? Co ty? Chyba idę do siebie. Dziś pogoda piękna, Renia w czapce, a jak było zimno, Renia z kołą głową. Radosna rodzinka. Powiem tak, że generalnie no ja no mam... No wtedy nie było zimno, tak jak dzisiaj. Nie, nie było dzisiaj, bo... Dzisiaj mrozek. Znaczy powiem tak, niedobrze jest się też przegrzewać i generalnie no ja marznę w głowę, także... Cicho, bo mnie ze śmiechu chrypka wzięła. Dotleniłaś. Oh my god. Dotlenić to ja się dotleniłam. Ale czapkę tak, czapkę trzeba nosić, no i już zaczęłam, jest na minusie, także zaczęłam nosić czapkę. Ty nosisz czapkę, ale nigdy nie zakładasz. To wyjątkowo do zdjęcia założyłam. O tak, wyjątkowo do zdjęcia, na nagraniu też będę. Stella Pongi, pozdrawiam wszystkich. Agnieszka, nie stresuj się, to sami swoi. Słuchajcie, ja jestem tak spięta. Naprawdę, ja tu się uśmiecham. Ona jest wśród swoich. Ale ja jestem wśród swoich, ale normalnie Agnieszka, wszystkie mięśnie. Może troszeczkę. Wszystkie mięśnie to mnie chyba jutro będą bolały. Ja naprawdę. Na masaż jutro. A co robisz? Nie, to Ani. O, jakaś ty chętna na masaż. A w sumie mógłbym spróbować. Tutaj usunęłam, zablokowałam jednego właśnie użytkownika, bo się zachowywał wulgarnie i niestosownie, aha, także no. Takie komentarze będą z automatu przeze mnie usuwane. Także tego się też spodziewajcie. Pozdrawiamy. Kultura. Pozdrawiamy. A komu po prostu coś nie ma coś, no to można wyjść tutaj Lublin właśnie do tej osoby. Lublin też pamięta, pozdrawia, pozdrawiamy Lublin. Pustkowo to może... Nasze wielkie ludzie. Ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, bo jedni piszą, że gdzieś tam bliżej gór, drudzy. Pustkowo? Że, no, może tak, są może dwa. Znaczy to nie są. Mogą być nie dwa, nie? Nazwa, tak. Bez scenariusza, a taka komedia, bo my to kurczę improwizujemy. Lubin, pięknie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Tarnowo też, super. Albo Tarnów. Tarnowa. Tarnowa, jejku. Nie, pozdrowienia, nie, pozdrowienia z Tarnowa, albo pozdrawiam Tarnów, albo Tarnowo, no to są różne miejsca. Teeny World, Krzysiek, przynajmniej na szamponie zaoszczędzasz. Ja ci bardzo dziękuję. Jest pytanie od Paksa. Renie, czy macie jeszcze tego groźnego jeszcze beczka? Jeszcze mamy. Chcieliśmy go z Edziem sprzedać. Już nawet żeśmy dzwonili. Jakoś to było teraz przed niedzielą. No ale ceny to chyba są... chyba mówiliśmy na live'ie. Na tak, u ciebie live, na live'ie. No ale powtórzę. Jest jeszcze. I nie wiem jak długo będzie. Krowy jeszcze są na razie na wybiegu, bo nie ma mrozów silnych. Nie są jeszcze... do wycielenia, także mogą spokojnie sobie na dworze chodzić. No a byk, no cena jest nieodpowiednia, niezadowalająca nas, także no niech jeszcze sobie stoi. No na razie jeszcze nie ma parcia takiego. Pozdrowienia z Tarnowa, z Ostrowa. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich serdecznie. W ogóle tutaj. Jak miło, że tyle czasu jesteśmy już na tak. live, a wy wszyscy prawie jesteście. No, coś pięknego. Po siódmej. No, ja ale też, my chcę, się ten... Ja chcę jeszcze pozdrowić Białystok, bo też tutaj dostałem na wiadomość prywatną, że pozdrawiamy Białystok. Mówcie mi Paweł, miło mi was poznać raz jeszcze. Uwielbiam was, pozdrawiam z rodziną z okolic Zamościa. Pozdrawiamy Paweł, no nam też jest miło, Zamość. Dlatego tak Zamość. Tam gdzie Rafał. Rafał jest koło Zamościa? Tak, aha. Z tamtych stron, Ignaś. Ja też zawsze mówię, nie piszcie mi pani, ja nienawidzę, ja dostaję białej gorączki, jak mi ktoś pisze pani Reniu, no... To ja ani wyglądu, ani pieniędzy na panią nie mam. Dziękuję. O, zobacz, dziękuję bardzo. Północno-wschodnia Polska się odezwała. Katowice, dziękujemy, Mazury, pozdrawiamy. Gołdap. Agnieszka, Asia, aha, bo to już odpowiadałaś.
z Katowic, ja mieszkam w Pustkowie koło Dębicy, tej, a podkarpackie. No, teraz rozumiem. Tak. Blondynka rozumiem. No to na przykład tak jak u mnie jest ten Kostrzyn nad Odrą, a jest jeszcze koło Poznania Kostrzyni. Różni się jedną literką. Tak, tu jest Kostrzyn, a tam jest Kostrzyn. I też trzeba na to zwracać uwagę, Kostrzyn. Kostrzyn. Tutaj jest. Tu jest Kostrzyn nad Odrą, a koło Poznania jest Kostrzyn. Nie. Tylko bez członu nad Odrą. Kostrzyn mi się zdaje. Nie, Kostrzyn. Kostrzyn. Jestem na 100%. Tak? Tak, na 100%. Dębno wiem, że jest. Kiedyś żeśmy z Edziem sprawdzali miejscowości, ile jest, to Dębnów jest, ojeju, chyba 16 Dębnów w Polsce jest. Tutaj Błaszczuk. Kurdybanek, pozdrawiam z Gołdapin. Ewa tu pisze byczka. No to już tutaj jest przy Królewcu. Tutaj Ewa pisze byczka prywatnie sprzedać. Ewa, można, ale jeżeli ja wiem, że on jest niebezpieczny, stwarza zagrożenie, więc ja nie wcisnę komuś niebezpieczeństwa, bo to byłoby oszustwo z mojej strony, a nie daj Boże, jakby komuś zwierzę. Jest takie, że jeżeli ono czuje, ono rozpoznaje właściciela po zapachu, po głosie. I po jeżeli ono, tak, jeżeli ono wyczuje inny zapach, dostanie szału, także to byłaby wielka nieuczciwość. Słuchajcie, z naszej strony. U nas była też taka sytuacja, że przyjechał samochód, odebrał byki do rzeźni, pojechały po prostu do rzeźni, całą rzeźnię rozwaliły. Dopiero jakiś myśliwy się trafił i go po prostu uspokoił, bo niestety. Ereniu, czy przy tylu obowiązkach da się wyjechać na jakiś urlop? Pozdrawiam z Mazowieckiego. Tak. Kwestia jest współpracy rodziny, bo ja zawsze to podkreślam na filmach, że to nie jest tylko moja praca, są rodzice, jest mąż, zespół cały. Zespół. W lecie jest ciężko, w sezonie tak i tak jak w tym roku, to ani powiedzmy Krzyś nie miał możliwości przyjechać do mnie, ani ja tym bardziej do niego, ale tak jak teraz, Edziu już jesienią był w Bieszczadach, pojechał, we dwoje nie możemy wyjechać w jednym czasie, bo jednak są zwierzęta, rodzice już są niestety słabsi z roku na rok i nie możemy zostawić, tym bardziej, że mamy byka wariata na stanie, także to są obowiązki. Ale tak jak był, miałam teraz ja jechać na trochę do Krzysia, niestety tutaj moje problemy zdrowotne pokrzyżowały moje plany i muszę poczekać, no niestety, na swoją kolej odpoczynku, że tak powiem, ale da się. Jak się chce, to się wszystko da. Pozdrawiamy to jeszcze tych nowo przybyłych, tak, którzy wszystkich. Tutaj... Pod Poznaniem jest Kostrzyn. Dobrze, ale i Kostrzyn. No nie wiem, mi chodzi o to, wiem na 100%, że jest Kostrzyn, bo na pamiętam jak na geografii pani Terenia Wolak, która już nie żyje, to była, ja to też mówiłam, była taką moją mentorką, można powiedzieć, dużo czerpałam z niej i takim była przyjacielem naszej rodziny tutaj pani Terenia i tak naprawdę ona bardzo dużo wartości w moje życie wszczepiła, bardzo zaszczepiła we mnie miłość do przyrody. Ona mnie uczyła o grzybach. Właśnie tutaj jest dużo nieraz takiej dyskusji, wycinanie, wykręcanie, wyrywanie. Pani Terenia znała się, była, jak to się nazywa, ta osoba od grzybów. No nie przypomnę sobie, ona w grzybach brylowała, bo się uczyła o grzybach i ona zawsze mówiła, Renia, wykręcanie, wycinanie, wyrywanie, nie ma znaczenia, grzyby rozmnażają się przez zarodniki w kapeluszu, to jest święte, a kto ci powie kiedyś w życiu inaczej, to się po prostu nie zna. Tutaj i ona, no dobra, przepraszam, przepraszam, żeby to mi nie umknęło, Benita, ale Olkusz jest jeden, pozdrawiam, też pozdrawiam. Pozdrawiamy Olkusz. O, no to jest wyjątkowy. Tak, i tutaj teraz tak, witam, jeśli chodzi o stosowanie szczeci, trzeba umieć go przyrządzić, kropelki przyjmuje się według protokołu, jest bardzo ważne, oprócz tego wiele jeszcze, na przykład gorące kąpiele, pozdrawiam, tak, to nie można sobie brać, o tak, o, widzimy się, tam jest z tego co ja wiem, bo to
też żeśmy rozmawiali z kilkoma osobami, które tą szczeć przyjmują. Bierze się bodajże, teraz już nie pamiętam, 15 kropelek. To musi być ustalona pora, także no mówię, zioła jak najbardziej, ale to trzeba wszystko skonsultować z naturopatą, z osobą, która się na tym zna, bo niestety, ale musicie wiedzieć, że zioła niewłaściwie stosowane mogą doprowadzić do poważnych problemów. Wiesz co, tutaj, poczekaj, tutaj Ewa B. podpowiada, mykolog to jest od grzybów. Mykolog, o właśnie, to właśnie pani Terenia była takim mykologiem, ona o grzybach, powiem wam, wiedziała, nawet uczyła mnie i tutaj to się potwierdza, że jak idzie na przykład do pełni, to możecie sobie grzyby odpuścić, bo jest tak jakby zmniejszenie populacji grzyba w lesie. Pełnia przejdzie i te 2-3 dni wtedy jest wysyp. Także ja jak widzę, że idzie do pełni, to se las odpuszczam, bo wiem, że tam guzik nazbieram. Ewa P. Pani Reniu, niech pani podpowie, co stosować na jęczmień na oku. Mój ukochany mąż ma z tym problem. To powraca regularnie. Maści z apteki nie pomagają. Złota obrączka. Złota obrączka i trzeć. Trzeć i to naprawdę wielu mówi zabobon, ale to jest sprawdzone. Z dzieciństwa pamiętam, jak moja babcia też to mówiła, tylko złotą obrączką. Pocierać. Nie wiem, czy tutaj mamy głos tak. Ściąga, ale złotą obrączką i najlepiej noszoną na palcu, pocierać go tam kilka razy dziennie i jęczmień znika. Sprzedać dla Romualda Rubinowicza, będzie sobie na nim do sklepu jeździć, naszego byczka. O matko, to miałby koryridę. Nie, no by poskromił. Człowiek ma rękę, podejście do tych zwierząt, jak on te byki, i to takie masywne, po 1,5 tony, tak, wykorzystuje ja do transportu. To. Ja bym od was tego byczka kupił, tu Paweł pisze, i dalej bym go trzymał, ale niestety mam do was daleko. Może kiedyś się uda was szczęśliwą rodzinkę spotkać. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem. Ja się przekonałam ostatnio na grzybach. Jak Sylwestra spotkałam, to właściwie Sylwester nas spotkał na tych grzybach. Pamiętasz, bo też tak, byłeś. Tak. To był we wtorek bodaj. Słuchajcie, tutaj Ignaś do nas dołączył. No o, witamy Rafale, witamy. Dużo cię ominęło, zwłaszcza ten 90. Który? 2003. 2003 rocznik cię ominął. 2007. O Jezu. Chciałam powiedzieć, Ignaś, że oglądam ciebie. Nie komentuję, ale oglądam. No, ostatnio robiłeś ten pług, tak? To był pług, czy co to było? Tak, ten tak, pług, tak. Pług. Ale proponuję ja ci obejrzeć sprzed 2 lat kulik, jak chłopaki sobie umilali ten kulik. A tak w ogóle chciałam tobie powiedzieć, on... Artur, masz na imię. Rafał, już ci się mylą! Przepraszam. Oglądałam twojego live'a, jak kupowałeś BMW-kę. I nawet coś tam skomentowałam, powiem ci... Autko fajne. A mnie rozbawił ten film o tym kibelku. Jak malowali. Tak, jak szwagra, ale tak szwagra potraktować, no wiesz co. Oczywiście Subik ode mnie poszedł dla ciebie, nie? Czy młodsze pokolenie, czyli córcia, dołączy do waszej wesołej gromadki? Chętnie poznamy, zapraszamy. Kiedyś być może, córcia, to jest na razie taki bonus, czeka na, nie wiem na co, ale na razie Ewa Kalim, bardzo serdecznie was pozdrawiam z Bristolu, z Anglii, oglądam codziennie i śledzę, przepisy są super. A dziękuję, miło mi, to są takie przepisy stare, proste, a tu jeszcze jest Krzyś, nie ma Kostrzyna, jest Kostrzyń, dlatego ja tu idę w zaparte, bo wiem, że nie ma drugiego Kostrzyna. Ja też jestem pewien, widząc na drogowskazie jest napisane wyraźnie Kostrzyn. Ja no to powiem. Widocznie brakło kreseczki. No być może. No, bo nie ma, wiem na 1000%, że nie dobrze, ma. To dzisiaj odrobię sobie pracę domową, zajrzę do nawigacji szukaj. I poszukam. Szukaj. Ale jak przegrasz, to co stawiasz? Słuchajcie, tutaj Ignaś mówi, o proszę, bardzo mi miło, no a to tobie tak naprawdę. Dziękuję bardzo, mam właśnie gości z Krakowa i tak do skoku tylko jestem. Szczerze mówiąc, bardzo chciałam w tym roku jechać do Krakowa, nie udało mi się, ale może za rok albo za pół.
Pozdrawiam, ściskam. Co tu jest napisane? Gdzie? Kostrzyn. I to nie jest... No jest nad, Kostrzyn. O, no właśnie, o tym mówię, Kostrzynu. Kostrzynie. Ja się nie wtrącam. No wiem, ja jestem tu tylko gościem. No dobra. No może akurat nie w tym miejscu, ale jadąc w kierunku Poznania, jak jadę do ciebie... No to widocznie jest ich więcej. Tutaj, słuchajcie, Edyta... tu jeszcze czeka. O jakim kanale mówicie? Mówimy o Ignasiu. Ignaś. Tak? Mhm. Polecamy. Słuchajcie, będzie przypięty link, bo polecamy taki na wesoło, naprawdę kanał jest. Wszystko mówiąc, jajcarz jest. Jajcarz, jest jajcarz, naprawdę, można się uśmiać. Krzyś, masz kolejny kanał do przypięcia. Będzie przypięty. Nie, no tak poważnie mówiąc, mnie Rafał, 3 lata temu, gdy zacząłem oglądać YouTube'a, urzekł mnie po prostu swoim poczuciem humoru, także ja tutaj nie cukruję. Generalnie bardzo mi się ten content tego kanału spodobał, także no polecam. Prosty człowiek, nie reżyseruje scen. No Rafał nie jest takim prostym człowiekiem. No. Znaczy nie, to nie o to mi chodzi, że o wykształcenie, ale swój, no, swój chłop. Tak, o, swój chłop. Wszystko na ten. No i jak tu Ignaś? Ela Kwiatek, czekaj, Ela Kwiatek, pozdrawiam serdecznie, ściskam z Lipian. O, pozdrawiam Lipiany, chodziłam do... blisko. Chodziłam do szkoły, do Mieszkowic, do Rolki i miałam kolegę z Lipian. A tutaj Ignaś odpowiedział, Krzysiek, jak rodzynek z kobietami siedzi. O, słuchaj, tyle ci to minęło. Musisz na zobaczyć. Musisz odsłuchać. Że nie jesteś od początku. Tak. On tutaj się i pocił, i czerwienił, i nogami pod stołem przybierał wszystko. Ale za to, jak dzisiaj będzie spał. Ja nie wiem, jak on będzie spał, bo tak, ty jesteś z jednej strony, ja jestem z drugiej, on po środku. Znaczy mamy oddzielne pokoje. A na dole pani mamusia. Oj, co się działo? A ty nie jesteś biedny. Proponowałam ci, ja z jednej strony, ty z drugiej, zawsze się podzielam. Masakra. Słuchajcie, ale, nie, ale ja się cieszę, nie? I zobaczcie, można bez alkoholu wystarczy postawić, by się dopolewać. O Jezu! Ze starania często mówi, że ona wystarczy, że powołka. Aż mi gorąco. A teraz się popatrzyliśmy. O, tu jest, potwierdzam, na jęczmień tylko potarcie złotą obrączką miało być. Zawsze to stosuję i moi dziadkowie już tego mnie nauczyli stosować. Tak, moja mama też, ja miałam jęczmień na oku i też pamiętam, ściągała obrączkę ze swojego palca, tarła mi i przechodzi. I tu chyba tak naprawdę... nic innego na jęczmień nie pomoże. No raczej nie, no ja też to z domu pamiętam, że... Tutaj Krzyś musi odpowiedzieć. Aha, jest pytanie do mnie. Czy daleko mam do Reni? Bardzo daleko. Zależy jaką trasą się jedzie, ale tak mniej więcej 600 km. Także jest trochę tego. Muszę przejechać przez całą Polskę z tej wschodniej granicy na zachodnią. Północno-wschodnia Polska do północno-zachodniej. Ten live lepszy niż jakiś film. Jeszcze raz życzę wszystkim dużo zdrowia. Tak, bo to jest, nie wiem, komedia, dramat, romans. Jak to się te filmy... Jezu! Nie romans! Te, co się płacze na nich. Jezu! Dramat! Jezu! Ja piszę tak, właśnie miałam pytać, skoro nie pali, pijecie to co pali? A to by już palenie! Głupa nie, chyba pali! No, co czekaj, bo myślę, że humory takie, to żarty oczywiście, no. Mogę powiedzieć. Mój telefon już wysiadł od tego, powiedział dość! Czytaj, ty, czekaj. Czekaj, Renia sobie poradzi, ona no, chce pokazać, że potrafi. Właśnie, że nie potrafię. No nie, zostałam bez komentarzy, czekaj, jeszcze raz go włączę. To jest ten biedny, rozjechany. Zobaczcie, jak wygląda mój telefon. Widzicie tą siatkę? Asia P. może powieście znowu Krzysiowi klawna dostanie. Chcecie, żebym Marusia, okno dachowe zrobił? Idź po klauna. Ale wiesz co, ja bym go zaraz przyniosła pokazać, jak ten klaun wygląda, to też byście się w nocy bali. A zaraz wyjdę i przyniosę, czekajcie chwilkę. Pax, Reniu, Agnieszko, Krzysiu, macie poczucie humoru i to się liczy. No bo my jesteśmy weseli.
Ja chyba całe życie taka odjechana byłam. Czekaj, ja, słuchaj, z tym klaunem to no. Ja idę po klauna. A nie boisz się? Nie, przeżyję. Tak? No, no. Powąchała troszkę nalewki i że... Nie, ona idzie sprawdzać, gdzie babcia tą skarpetę schowała. Nie znajdę. Dobra. Nie znajdzie. Nie, ale klaun tam jest. Poczekamy na... Nie, nie odsuwaj. On podał. Ej, ale tam chyba nie przejdziesz. A no to musisz iść dookoła. Bo tu Renia siedzi. Tak, tu siedzi Renia. O Jezu. Światła oświeć na nas. Jest super z Jankowa. Pozdrawiam koło Olsztyna. Pozdrawiamy serdecznie. Hej, czy Agusia ma męża? Nie ma! Bo to jest tak, rolnik szuka żony i Agnieszka szuka męża. Ja nikogo nie szukam. Ale oni nie są parą. Rodzeństwem. My jesteśmy rodzeństwem. A Krzysiu nie szuka. Rodzynkami. Ja jakiś taki suchy. A Agnieszka w akcie desperacji poszła po klauna. Czekaj, tu jest. Witam, ja polecam na jęczmień agrafka przypiąć do bluzki ostrzem do góry, skierowane na jęczmień, nosić 3 dni bez przerwy, działa. No być może tak. A ja się pozbyłem jęczmienia w bardzo prosty sposób, po prostu natarłem ziarno jęczmienia. Może Renia, ramię do studni. Leszek Soroka, może Renia składniki do ciasta pomyliła i zioła dosypała. Marysi 2 szczypty. A to już jest tajemnica. Idzie pajas. Jest moc. Jest. Słuchajcie. Jest bestia. Bestia jest. Muzyka taka ciemna, horror. I zobaczcie. To coś, to coś. Czekaj, bo on się kiwa. On się też napił? Zimno mu. Tak, zimno. Jaki czerwony noc. Taki pajac, czerwony noc, taka gęba wymalowana. I wyobraźcie sobie, Agnieszka spała, nie, a to jest wisiało. Cień. W cieniu. To tak. Tak, to on jest niegroźny, ale jakie takie coś wisi po prostu i jest pod ciemno. Sufitem. Jest ciemno, to i weźcie jest... sobie, zaświećcie lampką w nocy i zobaczcie takie coś nad głową. Przecież to idzie z zawału. Dostać. Ja z nim będę. To już jest ze mną. To bierzesz pajaca ze sobą? Nie, no nie. Teraz tu. Aha, teraz tu. Daj Agnieszce pajaca. Nie będę się stresowała. Ona chce pajaca. Ja proszę. To jest klaun. No, proszę, to jest klaun. No. I wyrzuciłam. No niestety klaun musiał pójść pod altankę. No. Ze względu na to, że ludzi straszy. Tak w ogóle ja słyszałam, jak ja wyszłam. Ty, ale ty coś na niego narobiłaś. Przecież to jest przykręcone. Nie, to ptak narobił. A to skurczywik, a nie gdzie się spadł. No. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Co się ptak stało? To nie ja, to on. Ty masz ptak. Nie, bo tam była ptak narobił. Aż się popłakała. Ty masz pęka! To on cię nie lubi, Agnieszka. A ty mu rękę podałaś. Co cię jeszcze w tym domu spotka? Ja nie wytrzymam. No nie mogę. On się śmieje do ciebie. On się śmieje z nas wszystkich. Ja nie mogę, ja się popłakałam. O ludzie, Renie! Musiałeś mnie wystraszyć? No. O Jezu! O ludzie, kochani! Ale się na śmiechu zastał. O Jezu! Chciałam powiedzieć oficjalnie, nie szukam męża. Nie szukam męża, ma pajaca! Ewa B. na klauna, tak nas! Bo się wystraszył. Ptak się nie bał i nawalił. O, narobił, no. O matko boska. O jejku. Mam podobną lalkę, klaunową. Lalka jakoś tak bardzo ładnie kupiłem w tym 21 roku w Warszawie. A to nawet nie wiem skąd przyszło. Poczekajcie. O Jezu, Małgorzata, Boże, można zejść ze strachu, jak spotkasz takiego w nocy. No właśnie, Agnieszka, nie, dlatego no ja się nie dziwię. Nie. Ja po prostu nad moją głową on był, ja go nie widziałam.
Ojejku. Nawet ptaki srają na klauna, no niestety. Próbuję się z nim zaprzyjaźnić. Dobrze, Reniu, nie wypatruj tam czegoś jeszcze. Nie wiem, ale coś musieliście wziąć. My dzisiaj powiem wam, że byliśmy na Wydmach. Dużą dawkę świeżego powietrza. Tak, no my jak się spotykamy, to jest nam naprawdę wesoło i tak no chyba ze wszystkiego się potrafimy cieszyć. Zresztą moja rodzina w ogóle ze strony mamy to są tacy jajcarze, już poznaliście Jolę z Denisem, Justynę, a będzie właśnie 50-lecie moich rodziców, 6 stycznia będzie ich, jak to powiedzieć, drugie wesele. Nakręcimy Złote Gody. Złote Gody, drugi ślub. No. To poznacie moją rodzinę. Ale to będzie dopiero kabaret. To dzisiaj to jest pikuś. Przy tym, co się będzie dzieje. Nie odsadzajmy faktów, bo to będzie tak, całkiem spokojnie. Dzisiaj? Przy Janku i Zbyszku będzie spokojnie? Ja nie w temacie. No, ale może kamera akurat tego nie złapie. Nie, no Benek to się akurat nie sam na kamerę wepcha. Pamiętasz ty? Ja poznałam Zbyszka, tak? I Benka. No, a mówię, to Benka, to my się znamy, a Benek tak patrzy na mnie. Co za blondynka, mówi do niego. No, a oni są bardzo podobni do siebie. No bo w ogóle mojej mamy rodzeństwo, jak zobaczycie, oni są bardzo podobni. I Agnieszka przyjechała któregoś razu i pierwsze poznała mamy brata Zbyszka. A później była niedziela, myśmy były w kościele i przyjechał Benek. I Agnieszka taka idzie, o! Zbyszek. Cześć Zbyszek! I podchodzi, cześć Zbyszek, to my się znamy. A Benek patrzy tak na i tak patrzy na nie, mówi, słucham, ale ja panią nie znam. A ona patrzy i tak, Zbyszek? On? Nie. Benek. A ta taką cegłę wypaliła, jak poszła do domu, to nie wyszła już później. A słuchajcie, tutaj ktoś pisze o Oleńka, Reniu, chyba na tych grzybkach to dziś byliście. No byliśmy, No i znaleźliśmy. Ale to nie były halucynki. Dobra, słuchajcie. No. Wszystko, wszystkim dobrze leci. Bateria nam kończy się. Bateria nam kończy się, więc chwilonia, będziemy uciekać niestety, ale... dwie i pół godziny nadajemy już. Tak. Jeszcze tak, następnym razem trzeba Agnieszce położyć tego klapę i będzie w strachu spać. Jezu kochany. Słuchajcie, kończymy. Pada nam już bateria. Poczekaj jeszcze pani Barbara. Tak? Maszewska. Witam, pozdrawiam Agnieszkę, jak zdrówko. No dzisiaj jest dobrze. Może jeszcze raz powiem, w piątek wyjeżdżam znowu do szpitala na 6 tygodni, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Ale jutro, zanim Agnieszka wyjedzie, to jedziemy jak to kobiety pocieszyć się na zakupy. Szaleństwo. Jedziemy szukać mamusi kreacji na ślub. No, dokładnie. Także jutro zaszalejemy, a Krzysia bierzemy jako kierowcę. Nie, dziękuję bardzo, że szkoda aż się z wami rozstawać. Jest po prostu no cudownie, jesteście wszyscy cudowni. No. Ja to zawsze powtarzam na filmach, że kocham was, dziękuję, że jesteście, dziękuję ja za wszystkie SMS-y, za wszystkie komentarze, ciepłe słowa, za to, że jesteście po prostu, za każde paczuszki, które mi przysyłacie, za takie dary waszego szczerego serca i jednocześnie przepraszam, co też często podkreślam, że nie odpisuję na komentarze, ale no nawet jest Agnieszka Krzyś, widzę jak wygląda mój dzień, nie jestem po prostu w stanie. No mi nie musisz tłumaczyć. No tobie nie muszę tłumaczyć i jest też kilka osób, tu nie chcę tego mówić publicznie, ale z którym pomagam i no dla mnie takim priorytetem jest drugi człowiek i mając czas wolę gdzieś komuś pomóc niż to nie jest to, żeby ktoś się teraz broń Boże poczuł urażony, ale dobro musi krążyć i tego wam życzę. No a na dzień dzisiejszy no, chciałam powiedzieć, że jeszcze wam. Tutaj i Ignaś i inni życzą wszystkiego dobrego dla dziękujemy rodziców wszystkim. Też jeszcze dziękujemy i my wam
teraz życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia, takiego uśmiechu po prostu bez niczego. Można bawić się, można spędzić święta bez alkoholu, naprawdę w dobrych humorach. U nas święta... Spójrzcie na nas! Ale u nas naprawdę święta wyglądają tak jak teraz i nie ma alkoholu. Chociaż wszystko jest dla ludzi, lampka czy coś, bo wiem, że... Ale to nie jest priorytet. Można się dobrze bawić bez wspomagania gdzieś tam. Trzeba tylko chcieć i mieć dobre towarzystwo. A my tu nie narzekamy. Tak, a ja wam wszystkim życzę serdeczności, takiej codziennej serdeczności, żebyście jeden do drugiego no tak życzliwie się odnosili, bo no, to jest najważniejsze. No i zdrowia, tak. Zdrowie też jest najważniejsze. Przede wszystkim chciałam jeszcze raz, póki tutaj jestem, podziękować wszystkim za dobre słowa, za pozdrowienia. Dziękuję wszystkim bardzo i jeszcze kochamy raz was po prostu, przynajmniej ja kocham was wszystkich. No wszyscy chyba. No wszyscy was tutaj kochamy, tak. Jesteście cudowni, taką naszą rodziną z drugiej strony. Także miło nam będzie, jak będziecie do nas po prostu mówili bez tego całego pan, pani. Renia. Krzyś. Agnieszka. Bez to pani. Tylko ja tak brzydko powiedziałem Krzyś. Krzyś. Właśnie, nienawidzi jak się mówi do niego Krzysiek, Krzysztof. Musi być Krzyś albo Krzysiu. Albo Chris. Albo Chris, po prostu. Dobra. Uciekamy. Nie wydziwiamy. Dziękujemy. Łącznie z klaunem. No i ja zapraszamy na film z salonu masażu, bo myślę, że każdemu się to przyda, żeby nie sięgać od razu gdzieś tam po jakieś metody inwazyjne, a takie bardziej naturalne. No tu jest dużo podpowiedzi. Ojejku, aż szkoda się z wami żegnać. Do następnego razu. Do następnego, chociaż nie wiemy, kiedy to będzie. No właśnie, nie wiemy, kiedy w końcu znowu będziemy. Pozdrawiamy. Jak się we trójkę spotkamy. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Przed 50 rodziców. A no pa. 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 Aż się popłakałam.